6 minut po godzinie 23. Witam Państwa Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Kłaniam się nisko w środę Wielkanocną. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. 1562. Raz spotykamy się pod szyldem Nocnych Świateł i jak zawsze od poniedziałku do czwartku o tej porze rozpoczynamy nasze spotkanie, które potrwa dwie godziny. Na 120 minut najbliższych zapraszam, by słuchać nas na częstotliwościach lokalnych Radio Plus. W ten sposób można nas odbierać w całym kraju przez radio, a na całym świecie, w Polsce i za granicą można nas słuchać przez internet ze strony radioplus.pl Przypominam o Facebooku, profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Jak zawsze tam jest forum wymiany myśli dla słuchaczy, czyli dla świetlików. Taki dzisiaj tam można dodawać swoje komentarze. Zapraszamy. Tym razem podjęliśmy dzisiaj w comiesięcznym cyklu Miłość w praktyce temat lampek alarmowych, ale takich bardzo szczególnych, lampek alarmowych, które zapalają się, a przynajmniej powinny zapalić się na pierwszych, no może niekoniecznie pierwszych, ale na tyle wczesnych randkach, żeby móc dać rozeznanie czy warto kolejne randki, na kolejne randki się umawiać. O tym rozmawiać będę dzisiaj z gośćmi programu, z współtwórczyniami cyklu. W studiu razem ze mną dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości. Witam Cię, dobry wieczór. I Izabela Kobierska, psycholog, trener komunikacji i rozwoju. Witam Cię serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Państwa, temat, tytuł programu brzmi mało poważnie, ale sprawa jest. Dosyć gruba, tak to powiem, młodzieżowo, bo chodzi o poważne sprawy. Mianowicie o bardzo poważne życiowe pomyłki, które mogą zostać przysłonięte przez potrzeby uczuć, przez różne deficyty, zlekceważone, a później mogą mieć no, poważne konsekwencje życiowe. To też o tych czerwonych lampkach dzisiaj będziemy mówić, no może czasami jakoś oko przymrużymy, ale generalnie, tak jak już wspomniałem, raczej, raczej poważnie będziemy się temu przyglądać, bo proszę Państwa, ku mojemu zaskoczeniu, skąd się wziął w ogóle temat? Otóż przeglądałem badania, z których wynika, że dla sporej liczby osób randki to jest po prostu koszmar niesłychane. Wydawać by się mogło, że to jest coś, za czym tęsknimy, chcielibyśmy poznawać nowych ludzi, właśnie randkować, flirtować, umawiać się, no, próbować jakoś się rozpoznawać, czy ta relacja jest na tyle istotna, że warto ją pogłębiać i może ten związek utrwalić na zawsze. No właśnie. I właśnie o to chodzi. Czy, czy utrwalać? Czy przymykać oko na pewne rzeczy, przede wszystkim czy umieć je zauważyć. To jest istotna rzecz. No i nie lekceważyć nie odpuszczać jeżeli to co ważniejsze, co uznamy za ważniejsze, a na pewno czymś takim jest dobre życie, nawet jeżeli nie wadwoje to samemu w oczekiwaniu na kolejną osobę, która może nie będzie mieć nie będzie zapalać takich lampek alarmowych, bo naprawdę Zupełnie serio. W tej chwili powiem to, co wynika z tych badań. 67% Amerykanów uważa, że randki nie idą tak dobrze, jakby chcieli. Głównie dlatego, że na spotkaniach spotykają się nie tylko z osobą, ale również z pewnymi zachowaniami, które są trudne, które są zniechęcające. Szczególnie jeżeli znamy kogoś na tyle mało, by nie móc jeszcze poznać tej osoby z jej zasobami, z jej takimi pewnymi cechami charakteru, które mogą być pociągające. No więc takie ostrzegające zachowania bardzo często powodują, że te randki no, są może niekoniecznie przedłużające się do następnych. W związku z tym. Mówi to jednak o Amerykanach o tyle dobrze, że być może to wynika z amerykańskiej otwartości, że oni potrafią pewne rzeczy zauważać. Być może to jest w tym wszystkim najciekawsze. Dlatego postanowiliśmy tutaj dzisiaj porozmawiać o tym, co warto zauważyć na pierwszej randce, czego nie lekceważyć kosztem innych miłych, sympatycznych afektów, ze strony drugiej osoby. Po prostu potraktować to jako sygnał, że takiej relacji nie warto może przedłużać, nie marnować czasu, ale być może, jeżeli to jest coś takiego, co nie jest na tyle głębokie albo akcydentalne, może się zdarzyć każdemu przecież jakiś lapsus czy, czy trudne zachowanie, może warto to po prostu. Jak to się mówi, przegadać, żeby wejść w głąb, zobaczyć, jakie jest tego źródło. Czy to jest coś, co faktycznie przydarzyło się przez pewną niezgrabność, stres, no bo wiadomo, że na randkach często bywamy zestresowani. Spotkanie z drugą osobą to jest jednak duże przeżycie, taką, której się nie zna. Każdy chce wypaść jak najlepiej, a w tym wszystkim, w jakimś napięciu, można właśnie zrobić zupełnie wszystko na odwrót to znaczy doprowadzić do pięknej katastrofy, która. No, jeżeli ktoś ją potraktuje z druga osoba, potraktuje to na poważnie, to będzie to ostatnia randka, a być może to była po prostu jakaś niezgrabność wynikająca z nieśmiałości, a nic w tym złego nie było. Dlatego dzisiaj będziemy się przyglądać pewnym sygnałom, pewnym zachowaniom, które można potraktować jako czerwone lampki, jakieś flagi czerwone, czy inne sygnały, które, na które warto zwrócić uwagę. Po to, żeby no, nie wkręcić się w jakąś nieciekawą sytuację. Więc na, na początek chcę tutaj postawić pewne pytanie, które no, w jakiś sposób pozwoli nam się przyjrzeć temu, o czym będziemy rozmawiać w dalszym ciągu. Czy warto zawierzyć własnej intuicji, bo wiele z nas może się uważać za kogoś nadwrażliwego, może tłumaczyć drugą osobą, że powiedzieć, no nie warto osądzać, nie warto oceniać, może jestem wyczulony, bo też jestem na randce zestresowany, więc może uderzyło mnie to bardziej niż powinno. Właśnie, czy warto zawierzyć intuicji, umiejętności oceny sytuacji? No w takim przypadku, jak 67% Amerykanów twierdzi, że, że randki nie idą tak, jak powinny, ale jednocześnie są w stanie to zauważyć, to, to pytanie, czy to, że nie idą jak powinny, to daje się zauważyć, ale co my z tym robimy? Według mnie absolutnie warto jest zawierzyć intuicji i temu, co czujemy i jak odbieramy drugą stronę. Natomiast jest takie ryzyko, że zbyt szybko możemy podjąć bardzo taką krzywdzącą uwagę, decyzję, więc warto jest obserwować sobie, sprawdzać, co jest dla nas gdzieś istotne, ale zadbałabym o to, żeby to nie na pierwszym od razu spotkaniu kogoś skreślać. Bo właśnie, tak jak powiedziałaś, Paweł, może być tak, że jesteśmy zastresowani, jesteśmy pod wpływem silnych emocji trochę dla nas ta sytuacja może być niezręczna. Niektórzy nie lubią się odsłaniać, nie lubią mówić o sobie, a jakoś się musimy, nie wiem, zaprezentować. Czasami dla niektórych to jest kolejna powtórka z rozrywki, są znudzeni albo nawet podirytowanie, że to już gdzieś kiedyś było i jeszcze raz muszę na nowo to przechodzić. Tylko zmieniają się osoby, które odbierają te informacje. Więc na pewno. Warto jest ufać sobie, ale też dać sobie trochę czasu, żeby właśnie jednak ocenić po kilku spotkaniach, bo my dzisiaj, będąc bardzo dużym, bym powiedziała, pośpiechu w takim bardzo powiedziałabym też przedmiotowym traktowaniu innych i śpiesząc się, możemy podejmować niewłaściwe decyzje, więc dać sobie trochę czasu. Znaczy intuicja, jak najbardziej, i myślę sobie, że no, na bazie czegoś trzeba wyciągnąć wnioski, tak? Czy do tej osoby jest mi blisko, czy jakoś dobrze z nią spędzać czas, czy ciekawe jest to spotkanie, czy, yy, czy jakby co, co ja czuję, bo tak naprawdę takie spotkanie, które jest typem randki, no bo to też jest jeszcze kwestia nazewnictwa i, i tego, co my pod tym rozumiemy. To jest spotkanie towarzyskie no, kobiety i mężczyzny, dziewczyny, chłopaka, które ma pokazać, kim jesteśmy. I tak naprawdę badam sama siebie, kim ja jestem, co, jak ja się w tym czuję, w jaki, w jaki sposób nawiązuje się ta relacja: czy ja jestem bardzo spięta, czy, czy właśnie rozluźniona. Jak traktuję tego drugiego człowieka, co ja o nim myślę, bo bardzo często jest taki, to zwierzają mi się też osoby, które są i chłopakami, i dziewczynami, kobiety, mężczyźni zresztą też, że ym, myślimy o tej osobie, jeśli nam bardzo zależy na związku małżeńskim, to myślimy o tej osobie od razu, jako podświadomie nawet, myślimy podświadomie, no ale jakoś tak się układa, to nasze chcenie, że. Oczekujemy, że ta osoba, z którą się umawiamy na randkę, to będzie mój przyszły partner życiowy. I to jest chyba najgorsze, co można sobie zrobić, dlatego że, jeśli tak nastawiam się na spotkanie z drugim człowiekiem płci przeciwnej, no to siłą rzeczy <głosł> będę zestresowany czy zestresowana, bo od tego spotkania zależy wszystko. A zatem. No, będę się jąkać, mogę się my, 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 przejęzyczać, mogę rozlać y, herbatę kawę, czy wino, czy piwo, co tam pijecie, i y, 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 mogę mieć spocone ręce, co też nie jest fajne, kiedy na przykład podajemy sobie dłonie na przywitanie. <grych> Więc y, ja bym trochę jakby zadała i, może inaczej pytanie, które mo możemy rozwinąć albo nie. Y, jakby po co te randki? I czym one dla mnie są, że ja się tak strasznie stresuję? Tak? No, owszem, możemy o tym porozmawiać, chociaż generalnie dzisiaj rozmawiamy o czymś innym. Ale nie, nie no bo to od tego, jak, jak rozwija się znajomość, i czy to jest osoba dla mnie, czy nie dla mnie, czy po czym mam poznawać, że ta osoba jest, jakby, że warto wchodzić z nią w relację dalszą? To zależy od tego, jakie jest w ogóle moje nastawienie do tego spotkania, tego typu no, spotkania. Rozumiem, no, to jest oczywiste. No, w jakimś sensie to e, warto mieć e, na uwadze właśnie po co ja się spotykam. Aczkolwiek dzisiaj, wrócę jednak do, do tematu, rozmawiamy o czerwonych lampkach, czyli o czymś, co warto zauważyć, żeby, mm, żeby się. Mm, nie, nie wpakować. Nie wpakować. No, no tak, no, tak, faktycznie. Tak. No, to, co mówisz, jest istotne. Bo oczywiście, randka to jest coś, co nie musi się skończyć małżeństwem czy trwałym związkiem, ale może się skończyć np. związkiem towarzyskim, przyjacielskim, Jasne. prawda? Fajną znajomością. Fajną znajomością, czymś, co wcale nie, nie musi być zobowiązującym na całe życie. Natomiast no, generalnie po to się spotykam z drugim człowiekiem, żeby w jaki sposób go w swoją sferę życia zaprosić taka jest przynajmniej idea. W jakiej roli? No to jest, to, to się okaże. No więc właśnie. Kim ja się stanę też dla tego człowieka, to też jest, to też jest, tak naprawdę się rozgrywa właśnie w tym spotkaniu. Natomiast bardziej mi chodzi o to, w naszej dzisiejszej rozmowie, by zwrócić uwagę na pewne rzeczy, których warto nie przeoczyć, nie zlekceważyć, które mogą być całkiem subtelne. Mogą, oczywiście, bo tak jak mówiłaś tutaj, jak już napomknęliśmy, że może się zdać. Niezgrabność wynikająca ze stresu. Niekoniecznie z tego, że od tej randki zależy wszystko, ale po prostu no, ktoś tak ma. No, może się w jakiś sposób denerwować no, tym, że, że spotyka się z płcią przeciwną. Albo ma jakieś tam swoje deficyty związane z nieśmiałością, czy, czy jakimiś innymi e, takimi sferami, które, m, które się uruchamiają, zachowaniami wobec, wobec drugiej osoby. E, gdy chce się, no właśnie pokazać dobrze, a jednocześnie czuję się oceniany. No bo wiemy doskonale, że te no, obserwujemy skanery... Obserwujemy się. Obserwujemy się bardzo bardzo. No Więc to, to jest, myślę, tą przyczyną, przyczyną wielu, wielu właśnie napięć na, na randkach. Ale no te lampki, o których chcemy mówić, no to jest coś takiego, kiedy być może coś, co w nas jest trudnego i widzimy to w drugiej osobie, powoduje, że nie jesteśmy w stanie tego ocenić w sposób właściwy. Mhm. Jeżeli jesteśmy skłonni do plotkowania o bliskich osobach, przyjaciołach, znajomych rodzinie, i ktoś robi to samo, to ma rety, to, to bratnia dusza. No ale pytanie, czy to jest, czy to dobrze rokuje, prawda? No właśnie, właśnie, bo to, to jest dobre pytanie. Czy to, z czym ja się spotykam yy, w, w tej drugiej osobie na tym spotkaniu, czy to rokuje? że warto tę znajomość dalej w pewien sposób prowadzić, bo to, no, jeżeli idziemy na randkę, no to też nie chodzi o to, że to ma być tylko kolega, prawda, że gdzieś tam jest ta nadzieja, że może to będzie coś fajnie, fajnego się rozwinie, nie? Bo, bo wiecie, bo chodzi mi o to, że bardzo często ja wśród moich y, ludzi, z którymi mam styczność y, y, młodszych ode mnie i, i w podobnym wieku, to ludzie nie lubią strasznie tego określenia randka. Mnie się podoba, ale ja mam luz do tego teraz. Kiedyś nie miałam i kiedyś też nie lubiłam więc ja rozumiem, co to znaczy, yy, yy, jeżeli człowiekowi zależy na czymś, na, tej, na tym, żeby się i spodobać, i żeby być przyjętym, zaakceptowanym, a jeszcze lepiej afirmowanym, no ale yy, bardzo często może być tak, że to, że to jest tylko, bo właśnie pytanie, co sobie założymy, czy sobie od razu zakładamy, na przykład jak tu w tej, w tej rozmowie naszej, tutaj we troje i z państwem też po drugiej stronie, że my rozmawiamy o czymś, co ustalamy, że to jest randka, i że to jakby, no, siłą rzeczy wtedy już się nastawiamy na to, że to będzie miało ewentualnie prowadzić ku czemuś więcej. Czy też jest to spotkanie kobieta-mężczyzna, które ja sobie mogę uznać za randkę, ale wcale tak nie nazywamy tego, czy, czy nie... Niekoniecznie ta druga strona też tak ma pomyśle może pomyśleć. Ale ja bym, wiesz, wybacz, że ci fajne słowa. Nie skupię na semantyce, tylko na faktach, no bo pewne rzeczy możemy nazywać tak czy siak, ale bardziej chodzi mi o to, że pewne rzeczy się dzieją. Mężczyzna i kobieta spotyka się i coś zawsze można powiedzieć: jeżeli nie jest absolutne założenie, że, że to jest po prostu towarzyskie spotkanie, a, a mówimy już konkretnie o randkach, to jak zwał, tak zwał, no to w tym momencie możemy nazwać randkę inaczej, ale jest to randka. No, bo, bo tak się, no, żeby to nazwać, można to nazwać w dowolnym słowem, prawda, dowolny, w dowolny sposób do tego podejść. Bardziej mi chodzi o to już, co się dzieje między mężczyzną a kobietą, którzy spotykają się właśnie na um, gruncie pewnego rozeznawania znajomości um, pod kątem wspólnego mm -hmm. związku, bycia razem jakiegoś, no... no Czyli po, po, po. Po, po to mężczyźni z kobietami się spotykają, y, oczywiście oprócz towarzyskich y, przestrzeni, no, żeby się jakoś poznać, żeby zobaczyć, jeżeli ktoś chce założyć rodzinę, jeżeli ktoś czuje, że jego powołaniem jest małżeństwo, no to siło rzeczy będzie chodził na randki po prostu. Będzie szukał kogoś, z kim może pójść na taką randkę. No, no więc o tym rozmawiamy. No. bo Można tutaj deliberować, rozdzielać, dzielić włos na czworo, ale w gruncie rzeczy no, skupmy się na ale konkrecie. Paweł, ja ci powiem, ja, ja rozumiem, co ty mówisz. Natomiast powiem ci, że tu właśnie tkwi istota. Dlatego, że jeżeli ktoś, a wiem to po ludziach, z którymi rozmawiam, i to naprawdę, i to i mężczyźni to są, i kobiety, że nie każde spotkanie. Powinno się traktować jako randkę, a ludzie mogą tak się nastawiać wewnętrznie, że chcą, żeby to było spotkanie, które im odpowie na pytanie, czy ta osoba to jest osoba dla mnie. Bo dla mnie randka to jest spotkanie, kiedy ja się przygotowuję na spotkanie z mężczyzną, wiem, że to jest czas zaplanowany na to. Że jakoś zostałam do tego zaproszona, albo ja wyszłam z inicjatywą, ale to jest spotkanie, jakby specjalnie przygotowane. Bo jak ja idę na przykład na spotkanie po, w, w okolicach obiadu, to ja idę sobie na lunch, tak? I to można też potraktować jako randkę. Więc pytanie, Dobrze, o, czym, o czym my rozmawiamy? Bo rozmawiamy, chodzi o o do... rozmawiamy o randkach. Rozmawiamy o randkach. Ja bym chciał, żebyśmy randka. z dygresji, z dygresji żebyśmy wrócili do, do głównego nurtu. Wbrew pozorom, to nie są dygresje, bo mówię, ludzie mają w głowie jedno. A w Dobrze. podtekście jest zupełnie co innego. Pytanie o tym prawdziwą intencję. Do, tylko do skupmy tego się, Skupmy się na randkach, bo o nich rozmawiamy, bo je mamy w temacie i do tego jesteśmy przygotowani. Mam nadzieję przynajmniej. E, krótką przerwę zrobimy. E, tym razem w Nocnych Światłach cykl Miłość w Praktyce, lampki alarmowe na pierwszych randkach. O tym e, rozmawiamy tego wieczora. W studiu Izabela Kobierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju, dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości. Państwa zapraszamy na Facebook, profil Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na komentarze. Tam od zawsze, można powiedzieć, czyli od początku istnienia Nocnych Świateł. Zapraszamy świetlików, by dzielili się swoimi komentarzami, myślami. Tam jest też miejsce na zadawanie pytań. Dzisiaj w Nocnych Światłach, w cyklu Miłość w praktyce rozmawiamy o lampkach alarmowych na pierwszych randkach, które warto, by się zapaliły i również warto, żebyśmy... Potrafili zobaczyć, co ta lampka znaczy. Że to nie jest jakaś fajna, fajna lampka, która podkreśla tutaj go, temperaturę uczuć, tylko że to jest lampka alarmowa. Bo jak czytałem w kontekście tych badań pewne, pewne refleksje psychologów i, i pewnej psychoterapeutki, która opowiada, jak to jej pacjentka w pewnej sytuacji właśnie randkowej, no nie zauważyła tej, tej czerwonej lampki, bo no jest tak często, że mamy tendencję do patrzenia przez różowe okulary na drugą osobę, jeżeli nam się spodoba, prawda? Ktoś jest szczególnie jakoś intelektualnie nam imponujący albo bardzo ładny, przystojny, gustownie ubrany, ma dobre maniery, Jakieś szerokie horyzonty, umie się ładnie wysławiać i no to robi wrażenie, prawda? Więc myślę, to jest fajne. Skupiamy się na fajnych rzeczach, a nie zauważamy jakiś niepokojących sygnałów i, i zaczynamy je ignorować. Otóż to ta historia była dosyć powiedziałbym, dramatyczna, no bo tak jak mówiłem, może trochę na sprzemurzenie oka tytułu traktujemy, ale sama treść jest, jest poważna, bo. Pacjentka tejże psycholog, która dzieliła się swoim doświadczeniem, poznała bardzo przystojnego i takiego, powiedziałbym, jak z żurnala wyciętego mężczyznę, który na pierwszej rance wdał się w bójkę z innym mężczyzną. A właściwie poszło tylko o to, że tamten potręcił krzesło, na, której, na, na którym on siedział. No, kobiecie, powód bójki wydał się po prostu irracjonalny, absurdalny, ale. Zaimponowała mu jego siła i tak, taka męska witalność, no taka, taka, taka nieokrzesana siła drwala po prostu. No niestety skończyło się to dla niej bardzo nie tyle nieprzyjemnie, co nawet groźnie, bo okazało się, że jej partner, z którym się związała, nie umiał panować nad emocjami. No i w czasie napadu złości dwukrotnie złamał jej rękę. W związku z tym to, o czym dzisiaj rozmawiamy, to nie są żarty krótko mówiąc. Naprawdę chcemy zwracać uwagę na pewne rzeczy, które można źle zinterpretować na pierwszej randce. To znaczy, zachęcamy tym, o czym dzisiaj mówimy, żeby mieć uważność i umiejętność roztropnego ocenienia sytuacji i nie patrzenia przez różowe okulary na pewne rzeczy, które mogą być naprawdę bardzo niepokojące, jeśli chodzi o perspektywę przyszłych Relacji, jakkolwiek by one wyglądały. Czy, będą, czy będzie to związek, czy będzie to um, przyjacielska relacja? No, w przyjacielskiej relacji, w towarzyskiej relacji też można nie, u, nie umieć panować nad nerwami. Jeżeli mm, na przykład wystarczy y, różnica poglądów, y, no to może się to źle skończyć. To wiadomo, że nie każdy jest jak y, świętej pamięci, y, święty papież Jan XXIII, który y, z pewnym y, lewicowym Filozofem kiedy się spotkał i, i tamten po prostu na, na, napadał na, na, papie, na papieża i próbował go, że tak powiem, zarzucić swoim światopoglądem, papież z dobrotliwą miną powiedział, proszę pana, jak świetnie, że pana widzę, różnimy się wyłącznie poglądami, a oprócz tego to jesteśmy braćmi. Różnimy, tylko poglądami się różnimy. No więc generalnie no, no nie jesteśmy jak papież Jan 23. Wystarczy, że ktoś ma inne zdanie, i już y, może, być, może być nerwowo, może być pewne napięcie. A jeżeli ktoś nie umie panować nad. Y, zachowaniami swoimi jest niezrównoważone emocjonalnie, no to może się także to skończyć, jak tutaj mówiliśmy. Ale zanim dojdziemy do, do takich sytuacji, może no drastycznych, no jak w tym przypadku, to ja bym chciał zacząć od innej rzeczy, mianowicie od czegoś, co może być źle zinterpretowane właśnie, jako pewnego razu, pewnego rodzaju wyraz Miłości, zainteresowania, skupienia na, na drugiej osobie, a tak naprawdę jest zabieraniem jej e, wsparcia. Izolowanie e, przez drugą osobę, od przyjaciół, od znajomych, od rodziny. Maja, I zawłaszczanie osoby. Zawłaszczanie, mhm. tak, tak. No, cóż, zdarzają się takie sytuacje? Na początku to może wyglądać interesująco, dlatego że ta osoba chce ze mną spędzać czas. Że proponuje mi bycie we dwoje tylko, no to jest miłe, prawda? No, z przyjemnością poznajemy jakąś osobę i jesteśmy dla niej no, kimś nadzwyczajnym, skoro ten czas jest dla mnie zarezerwowany. No ale faktycznie, jeżeli takie zachowanie staje się, powiedziałabym, izolujące, czyli pokazuje, że. Jesteśmy tylko my i nie ma nikogo wokół nas, i niedobrze jest, jeśli pojawi się ktokolwiek inny, no to to ewidentnie jest coś, co y, powinno nie tylko zapalić się na, na, na pomarańczowane na czerwono, ale i y, też y, 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 warto zadać pytanie wtedy, jakby o co chodzi? Dlaczego tak? Dlaczego tylko we dwoje? No bo pewnie odpowiedzi można usłyszeć, bo, no, bo zależy mi na tobie, bo je, jesteś dla mnie interesująca, czy, czy ty jesteś dla mnie interesujący. Nie, nie, Chciałabym mieć Ciebie tylko dla siebie, pewnie bywa różnie, ale to, no cóż, po pierwsze, pochodzimy z różnych rodów, czyli jesteśmy w relacjach tych pokoleniowych ja ze swoją całą rodziną, ten drugi człowiek też z całą swoją rodziną więc też jest oczywiste, że będziemy w relacji dalej z innymi ludźmi nie tylko z tymi znajomymi, którzy się akurat pojawią wokół, ale też. Ale też po prostu z krewnymi, z, z rodzeństwem, że to jest wchodzenie w więzi nie tylko z tą jedną osobą, ale też z innymi. Więc takie trochę. Ja uważam zresztą, że jeśli jest okazja, żeby poznawać środowisko tej drugiej osoby, w ogóle, czy, 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 czy powiedzmy, nie wiem, towarzyskie, zawodowe, przyjacielskie, rodzinne, to to jest plus, dlatego że wtedy się widzi kontekst. Z jakiego ta osoba się wywodzi, nie? skąd jest po prostu. I, i tak samo też, że, że łatwiej się jest poznawać, kiedy to jest, powiedziałabym, otwarte. Gorzej, jeżeli rzeczywiście ta znajomość zaczyna człowieka wyłączać z jego, z jego świata. Dodałabym do tego, że lampka kontrolna powinna nam się zapalić momencie, kiedy y, po czasie tego zauroczenia, kiedy właściwie to jest bardzo typowe dla zakochanych, że oni się izolują i właśnie całą uwagę, energię skupiają na partnerze i partnerce. Natomiast po pewnym czasie y, wręcz, jeżeli jesteśmy przekonani, że to jest osoba, którą y, nie wiem, pokochałam, albo jestem tak bardzo zafascynowana, to bardzo często mamy naturalnie potrzebę podzielenia się Takim szczęściem swoim z osobami nam najbliższymi, czyli właśnie przyjaciółmi czy rodziną, z którą powiedzmy mamy dobry kontakt, bo myślę, że nie zawsze to funkcjonuje w taki sposób, że z każdą osobą z rodziny byśmy się podzielili, ale zakładając, że mamy normalne, zdrowe relacje, to bardzo chętnie zapraszamy, nie wiem, na rodzinny obiad albo na grilla, żeby, nie wiem, ktoś mógł kogoś po prostu bliżej poznać. No i się pochwalić też. I pochwalić trochę też. Natomiast jeżeli ta druga strona reaguje w taki sposób, że od najbardziej życzliwych nam osób, czyli od przyjaciół, tych najbliższych, Wyłapuje rzeczy, które ją drażnią, albo na przykład uważa, że wcale, no bo powiedzmy, opowiadamy o tych przyjacielach, które chcemy, żeby ta osoba bliska poznała, i zauważamy, że ta osoba zaczyna krytykować, albo wręcz izolować, mówiąc, że to wcale nie jest prawdziwa przyjaciółka i że nie powinna ci tak mówić, albo, albo ona nie jest interesująca, albo wręcz zaczyna nam ta osoba mówić, z kim my możemy się spotykać, bo ci są w porządku, a ci nie są w porządku i nie daje żaden sposób takiego kredytu zaufania. Bo wyobrażam sobie, że jeżeli ja mówię komuś, z kim się zaczyna spotyka, że to jest dla mnie ważna osoba, to z automatu dla tej osoby to powinno być ktoś ważny, że daje jej kredyt zaufania, bo ja już postrzegam tą osobę jako ważną. Ale jeżeli na dzień dobry właściwie nie znając kogoś ktoś skreśla, albo deprecjonuje, albo uznaje, że wcale nie jest takim ważnym, jak nam się wydaje, to nie należy ignorować takiej lampki, bo jeżeli ktoś nie jest w stanie nas przyjąć właśnie z jakąś naszą rodziną, z naszymi, nie wiem, chociażby wcześniejszymi dziećmi, jeżeli jesteśmy po związku, który nam nie wyszedł, albo z przyjaciółmi, ze znajomymi i mówi, że z tymi możemy, a z tymi nie możemy, albo o tych mówimy, a o tych nie mówimy, to można sobie modlić oczu, ale raczej to może prowadzić do większych konfliktów i eskalacji tej trudnej sytuacji, a nie rozwiązania jej. No to i tak płynnie można powiedzieć przeszłaś do y, takiej kolejnej lampki, y, czyli krytykowanie nie tylko tej drugiej osoby, ale także jej rodziny, znajomych czy, czy przyjaciół i to jest y, y, właściwie. Y, no coś takiego co powinno bardzo mocno zwrócić uwagę bo jeżeli ktoś mówi źle o nas albo o naszych bliskich to lepiej sobie dać spokój to znaczy jeżeli ma taką selekcję pozytywną negatywną przepraszam bo nawet jeżeli ta krytyka jest wypowiadana żartem no to trzeba pamiętać także o tym że żarty sarkazm Ironia to jest także ukryta forma agresji niejednokrotnie. Bywa, bywa, nie zawsze. No być może ktoś potrafi się tym posługiwać w taki sposób, żeby jakoś tego wyprowadzać pewien. pewną puentę, która będzie zabawna, ale jeżeli to jest tylko po prostu taki żart dla żartu i w tym jest ukryta krytyka, taka szpila no to jest w tym albo jakaś ukryta agresja, albo wręcz być może jawna, jeżeli mm. kto, ktoś po prostu ma taki sposób wyrażania swojej agresji. To ja bym dodała tutaj jeszcze taką rzecz, że bardzo takim dobrym papierkiem lakmusowym do sprawdzenia, czy na żart, nawet jeżeli odbywa się trochę kosztem drugiej strony, zwłaszcza jak się poznajemy, jest dobrym żartem, jest to, czy rzeczywiście osoba, z której sobie żartujemy, też ma z tego, kolokwialnie powiem, powiem, ubaw. Mm -hmm. no bo jeżeli tak. ja na przykład mam poczucie, że jestem, nie wiem, zdziwiona tym, co ktoś na mój temat mówi, albo czuję się wręcz urażana, a ktoś ma bardzo dużo z tego zabawy, albo właśnie bije jakieś tam szpilki, no to dokładnie bym powiedziała to, co ty, Paweł, zmieniłeś, że to jest taka forma agresji i gdyby poniżania drugiej strony, więc to powinno nas niepokoić. Jeżeli natomiast ktoś potrafi wyłapywać, bo, bo teraz też właśnie żeby nie było takiego przewrażliwienia, że Boże, jak tylko ktoś ze mnie zażartował, to znaczy, bo ja pamiętam poprzedniego partnera, że on żartował i był straszny, w związku z tym ja na pewno takiego drugiego nie chcę mieć. Więc żebyśmy też nie, nie przesadzali, że nasze różne demony z przeszłości mogą też rzutować na to, że będziemy postrzegać drugą stronę i przypisywać jej złe intencje, a na przykład tam żadnej złej intencji nie było, żeby też to oddzielać i tutaj też nam powinna się lampka, powiedziałabym, taka kontrolna zapalać, żebyśmy naprawdę... Uważali na to, zwłaszcza jeżeli już mamy trochę lat przeżytych, że nasze doświadczenie może rzutować na to, jak odbieramy innych. I bardzo często, jak mamy różne rzeczy nieprzepracowane, niepooglądane, nieuświadomione, to one niestety potrafią z nami w dużej mierze zabładnąć, i możemy się znaleźć w takiej sytuacji, że zaczynamy na przykład obwiniać za błędy tych, których nie mamy już w swoim życiu, tych, którzy dopiero przychodzą. Więc czasami możemy także, jak nie wiem, ktoś lubi, załóżmy, dobre whisky, to nie znaczy, że jest alkoholikiem, bo miałam na przykład alkoholika poprzednio, tak? Mm. Jak ktoś, nie wiem, zażartował, to nie znaczy, że się pastwi nade mną, tylko na przykład dobrze sprawdzić, czy ten żart na przykład mnie dotyka, czy nie. Jeżeli nie wiem, ktoś interesuje się sportem, a ja nie wiem, kiedyś miałam partnera, który ekstremalnie uprawiał jakieś sporty i ja miałam poczucie, że jestem zmuszona do takiej aktywności, no to nie znaczy, że ta osoba, która lubi sport też będzie mnie zmuszała żebyśmy czasami nie przypisywali różnych rzeczy, jeszcze tej osoby po prostu dobrze nie znając, albo dopiero będąc na początku drogi, że to też może powodować, że trochę na zasadzie samo się przepowiedni będziemy oczekiwać na przykład ataku, więc będziemy zachowywać się tak, że się podkładamy do tego ataku trochę. No tutaj jeszcze poruszyłeś taką, nie wprost, pewną rzecz, do której będę chciał nawiązać zaraz po przerwie, która za moment, bo jeżeli ktoś uprawia jakoś, nie wiem, no może bardziej niż amatorsko, no tak półprofesjonalnie pół, pół sport, no to po prostu może mieć mało czasu dla, dla drugiej osoby. To nie, nie, nawet nie musi jej zmuszać do tego, żeby z nim razem się wspinała, czy, czy jeździła wyczynowo na, na rowerze, albo, albo pływała na czas, czy uprawiała triatlon. Um, albo podnosiła ciężary, to wcale nie, nie musi być tak. Może nagle się okazać, że coś zaiskrzyło, coś jest fajnie, a potem no, po prostu nie ma kiedy się spotkać. No, ale o tym za chwilkę. Ja tylko jeszcze dwa słowa dopowiem do, do tej izolacji, bo mam bardzo mocno w pamięci taki film, który już ma dobre trzydzieści parę lat, jeśli dobrze, dobrze kojarzę, z lat osiemdziesiątych. Film Fatalne Zauroczenie w reżyserii Adriana Laina. Tam no, taką wyrazistą rolę grała Glenn Close z, z Michaelem Douglasem. No, tam trochę była ta sytuacja bardziej skomplikowana, bo to był mężczyzna żonaty no, i tam się jakiś romansik wdarł, wdał. Weekendowy, zupełnie taki, który miał być niezobowiązujący, chociaż no, okazał się dramatyczny w, w przebiegu dalszych wydarzeń no bo jak sam tytuł mówi, no to było fatalne zauroczenie, więc ta kobieta próbowała tego mężczyznę wyrwać z jego życia, po prostu obrzydzić mu wszystkie osoby, wszystkie związki, dzieci, żonę jego, jego, jego całą pozycję życiową, zrobić wszystko tylko, żeby go wyrwać, no to, to było oczywiście chore, w taki sposób powiedziałbym bardzo wyrazisty pokazane więc no wiadomo językiem filmowym mówi się czasami w sposób przesadny, czy literackim Niemniej, no za tym, myślę, stoją może mniej jakieś drastyczne sytuacje, ale w jakiś sposób podobne. To znaczy, ta izolacja no, nigdy nie prowadzi do tego, żeby człowiek y, 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 jakiś miał wsparcie w swojej społeczności, bo jeżeli zacznie się izolować, nawet od rodziny y, pochodzenia, no to te więzi, nawet jeżeli to są więzy krwi, no, w pewnym momencie ulegnął jakimś dużemu osłabieniu, może nawet jakimś rozczarowania się pojawił i, i w momencie, kiedy nagle się okaże, że potrzebna jest pomoc tej, tej osobie, która została wyizolowana ze swojego środowiska rodzinnego czy, czy, yy, czy szeroko pojętego środowiska pozarodzinnego, Nagle nie ma do kogo się zwrócić. No, no, i może no czasem jeszcze... to właśnie o to chodzi? No, no właśnie o to chodzi, żeby, żeby wyrobić pewnego rodzaju, raz, że pewną bezradność wobec trudnych sytuacji, a dwa skupienie na sobie jako osobie, która rozwiązuje wszystkie problemy, jednocześnie generując zresztą. Jest też taki polski film Senność z Małgorzatą Korzuchowską, ona tam gra taką rolę kobiety, żony. Która jest właśnie przez swojego męża tak izolowana. Też dobry film warto, warto mieć gdzieś w tyłu głowy, że taki film istnieje, senność. To teraz krótka przerwa. Wracamy do Państwa za momencik. Przypomnę, że dzisiaj w nocnych światłach rozmawiamy o lampkach alarmowych na pierwszych randkach. Izabela Kobierecka, doktor Mira Jankowska w studiu nocnych świateł. Wracamy za chwilkę. Hmm, przypominam o Facebooku. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. W Nocnych Światłach dzisiaj rozmawiamy w cyklu Miłość w Praktyce o lampkach alarmowych na pierwszych randkach. Mira Jankowska, Izabela Kobierecka, współtwórcy cyklu Miłość w Praktyce, goście dzisiejszych wydań, dzisiejszego wydania Nocnych Światł. Państwo także jesteście zaproszeni na Facebook, profil Radia Plus pod pierwszym postem. Od góry tam jest miejsce na komentarze, doświadczenia, relacje, wątpliwości, być może także pewne, pewne przeżycia, które mogły być tutaj jakimś wkładem do naszej dyskusji. Zacznę jednak do, do Państwa wpisów, zajrzymy i to już niedługo, bo widzę, że pojawiają się kolejne. Natomiast chcę wrócić do tego, co obiecałem, czyli do braku czasu, bo no. Fajnie jest poznać jakąś osobę, która robi wrażenie, motylki latają, serce bije żywiej, jakoś trudniej jest zasnąć, jakieś takie błogie myśli w głowie. No ogólnie no, może być taki stan lekkiej euforii, no bo że, że tutaj dzieje się coś fajnego. No i nagle okazuje się, że ta wybranka albo tenże wybraniec po paru spotkaniach nagle mówi, no słuchaj, ale... Ja, ja po prostu nie mam czasu. No. Albo odwołuję spotkania, umawia się i po raz... Słuchaj, na, na kwadrans przed już jedzie y, kobieta wyszykowana, uradowana, że spotka tego, tego wspaniałego mężczyznę, z którym no, prawdopodobnie będzie coś jakoś się działo. A tu nagle przychodzi SMS. Słuchaj, przepraszam cię, ale, ale po prostu no, ważna sprawa dzisiaj. Nie mogę. Ja wiem. Każ, każdemu może się wydarzyć. Każdemu może się wydarzyć. Ale jeżeli wydarza się to na przykład z jakąś no, częstotliwością X i zaczyna robić, robić problem, że no, jest gorący okres pracy, albo ma inne priorytety, prawda, czy coś takiego. No, pytanie, jakie priorytet Pytanie, jakie priorytet? Paweł, mówisz o, o tym, że nasz sposób spędzania czasu yy, może się różnić i właśnie osoby, które poświęcają się bardziej, nie wiem, załóżmy, jakiejś dyscyplinie sportowej albo mają jakąś pasję, no to wiadomo, że będą ten czas dzieliły na jeszcze inne rzeczy, nie tylko dawały nam tą przestrzeń. Ale wydaje mi się, że nie wiem, czy nie bardziej niepokojącym sygnałem jest to, jak ktoś właśnie mówi przy na przykład bardzo dużej intensywności, nagle znika i mówi, że nie odpisywał albo Albo nie mógł odebrać telefonu, bo nie miał czasu. Ja do znudzenia będę powtarzała, że czasu wszyscy mamy tyle samo. Każdy ma 24 godziny na dobę. Bogaty, biedny, święty, grzesznik i, i facet, i kobieta. I, I każdy z nas ma po prostu 24 godziny. I ci wielcy, i ci mali. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma dla nas czasu, to może oczywiście się zdarzyć, że nie, nie mógł, bo był zajęty, ale to nie jest kwestia, że nie miałem czasu. Po prostu w tym czasie podjąłem albo podjęłam decyzję, że będę zajmowała się czymś innym dlatego się nie odzywałam, a nie dlatego, że nie miałam czasu. I y, uważałabym na takie osoby, które właśnie w ostatniej chwili odwołują spotkania, nie odpisują, pojawiają się, znikają. Bo bardzo często to jest kolejny taki papierek, moim zdaniem lakmusowy, do tego, żeby sprawdzić, że to jest osoba kompletnie nam nie zainteresowana. Najczęściej nie mają czasu ludzie, którzy właśnie nie są nam zainteresowani. Jak ktoś jest zainteresowany, to nie wiem, idąc w korytarze napiszę sms powie, myślę o tobie, e, pamiętam, oddzwonię, e, albo jak jestem na spotkaniu, albo przed spotkaniem odbiorę, kochanie, teraz jestem, nie wiem, na, na ważnym spotkaniu, ale oddzwonię tylko jak skończymy e, nasz, nie wiem, e, meeting, cokolwiek. A bardzo często osoby, które zasłaniają się brakiem czasu, tak na, na dobrą sprawę, w bardzo klarowny sposób pokazują, jak bardzo nie są nami zainteresowane. I wiele osób nie chce tego zobaczyć. Znaczy, tłumaczę sobie, nie, nie, on po prostu był zajęty, ona była zajęta, tak po prostu bywa i w ogóle. Można być zajętym, ale jak tylko znajduje przestrzeń wolną. Yy, Chcę być w tym kontakcie, więc jestem w stanie znaleźć ten moment na to, żeby napisać przeprosić albo uprzedzić, że teraz po prostu będę niedostępna, bo kompletnie jestem zawolona robotą, ale odzwonię się, nie wiem, odzwonię tylko albo będę w kontakcie zaraz po. Może być też tak, bo tu się zgadzam z tobą, może być też tak, że ta osoba, która nie odzywa się wtedy, kiedy ja się do niej odzywam, próbuje się nawiązać kontakt, że ona jakby wybiera sobie momenty, kiedy się do mnie odzywa, tak? Czyli jakby dozuje moją obecność w swoim życiu. Tak, no to jest zrozumiałe, że, że przecież nie, nie zaleję tej osoby sobą, no bo to byłoby też straszne. Natomiast chodzi mi o to, że jeżeli wchodzi się w tę taką trochę już głębszą relację, w taką, która może coś wróżyć dalej, to... Yy, bo to jest zrozumiałe, że ludzie sobie dają sygnały, że są sobą jakby zainteresowani i, i, i głupio im czy przepraszają, że nie mogą być dla drugiej osoby właściwie cały czas. Oczywiście nie, nie będzie yy, lekarz, który operuje człowieka, zostawia tutaj swojego pacjenta na stole operacyjnym i idzie dzwonić do ukochanej. No wiadomo, że nie, ale. Chodzi o to, że jak tylko można i jak tylko jest okazja, to chociaż daje się tak, jak mówisz, sygnał. Ale szukamy bywa... tego kontaktu tak, po prostu, chcemy tak, być w kontakcie. Tak, ale mówię też o takich sytuacjach, i to też jest, y, uważam, y, niebezpieczne, kiedy druga osoba tak jakby ona mnie próbuje tak ustawić w tej mojej potrzebie też nawiązywania kontaktu z, z nią, że. Ja mam się dostosować, że na przykład o tej porze tylko będziemy rozmawiać, albo że tylko w ten sposób będziemy się komunikować. Czyli to nie jest taka równowaga w, w relacji, tylko jest pewien sposób y, sformatowanie mnie. I próba kontroli. I próba kontroli. No bo to jest y, dokładnie związane z tym, że ja kontroluję, kiedy dozuję tak, 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 e, tak. swoją uwagę, jak szybko to będzie przebiegało. Ile czasu y, będziemy rozmawiać, w jaki sposób gdzie. <trych> tak. No ale kontrola to jest coś głębszego, no to a skoro ten wątek wypłynął teraz, chociaż chciałem go trochę później poddać pod dyskusję, ale skoro już jest, no to, to skupmy się na nim, żeby, żeby nam nie umknął, bo kontrola to może być także coś dużo głębszego, to może na przykład być zaglądanie do czyjegoś telefonu, prawda? Albo do skrzynki mailowej. I, i no w tym momencie to już tak jest. A pokaż, a pokaż, co tam masz, prawda? A pokaż, a, a, a tam w tych zdjęciach pokaż. Chodź, przejdź, przejdź, ten Twój telefon, nie? Pokaż, zobacz, no wiesz, pokaż, pokaż, kim jesteś. Może jakieś ładne zdjęcia robisz, a. to jest, a ten, ścipstwo, A ten pan tak? to kto? A, to, a kto to jest? Ten, ten pan, a ta, a, ten, a, ta pani, a ta pani to <laughs> kto, prawda? Um, no. Ktoś może sobie pomyśleć, o Reto, oszalał na moim punkcie, jest zazdrosny, prawda, chce wiedzieć wszystko, co mnie dotyczy. No to jest tak ciekawe. No okej, okay, tylko jeżeli kontroluje teraz to, co mo można jakoś tam zlekceważyć albo inaczej nazwać, to co będzie potem? Ale też uwaga z tym, bo czasami może być też zwyczajna ciekawość, a nie wścibskość. I ktoś naprawdę może być zainteresowany mną i bardziej rozumieć, gdzieś zrozumieć właśnie kto to jest, albo kim ta osoba jest dla mnie w życiu. I zwracałabym uwagę bardziej na to, w jakim kontekście jest to zadawane, w jakiej sytuacji, z jaką częstotliwością. Jak jest to komentowane później. Bo prawda jest też taka, że jeżeli ludzie się poznają i są na siebie otwarci i ja, jak gdyby naprawdę jestem kimś zainteresowana, ten ktoś jest mną zainteresowany, to też, jak gdyby większych sekretów nie mam. To znaczy, to, to nie o to chodzi, że daję dostęp nie wiem, do wszystkich kont i, i może sobie swobodnie oglądać telefon. Ale też, że jeżeli jestem zapytana, to, to też może być lampka kontrolna, właśnie, Że jak jestem zapytana kto to jest i ktoś reaguje jako parzony, albo ja bym reagowała jako oparzona, to też jak gdyby daje sygnał tej drugiej stronie, że może ja biodę podwójne życie, albo że na przykład y, takich osób, z którymi randku jest pięć, albo 10, i właściwie jesteś w jakimś rankingu i ja teraz decyduję, czy to będziesz, do, do drugiego etapu przejdziesz, czy nie, w zależności jaki list motyw motywujący napiszesz, y, do tego, żebym, nie wiem, dalej się spotykała. Więc y, reakcje nieadekwatne y, i reagowanie, jak właśnie oparzona, oparzona, też może być jakimś sygnałem, że ta druga strona nie jest do, do końca taka, właśnie w porządku. Na przykład decydowanie tych, o tych momentach, że tylko w tych godzinach, no bo być może żona, mąż albo ktoś tam jest właśnie w tych godzinach poza domem, więc ja mogę rozmawiać swobodnie, ale już w innych sytuacjach, kiedy spontanicznie dzwonisz, no to już na przykład nigdy nie ma po drugiej stronie odbioru telefonu. Natomiast jeżeli druga strona, jest oburzona, że nie ma wglądu do telefonu, albo nie daj Boże, byśmy przełapali kogoś grzeby w naszym telefonie, albo, nie wiem, w naszej skrzynce mailowej, to dla mnie to jest jak gdyby pierwsza taka podstawowa oznaka braku zaufania, a jeżeli budujemy jakąkolwiek relację, czy to będzie romantyczna, czy będzie przyjacielska, jeżeli nie mamy podstawy zaufania, to naprawdę nie ma sensu iść dalej, bo, bo to się nakręca. To, to nie jest tak, że o Boże, no to ja ci nie ufam. Bo mi się wydaje, że ta koleżanka po prostu za długo na Ciebie spojrza, albo ten kolega, nie wiem, za blisko Ciebie stanął, albo on za bardzo, nie wiem, pisze do Ciebie tak, w nie taki sposób, jak trzeba. Jeżeli na dzień dobry ta druga strona nie daje kredytu z zaufania, to naprawdę szybko uciekajmy. Właśnie, a czy nie za często do Ciebie dzwoni ten kolega, prawda? To tutaj z jednej strony izolacja, o której już mówiliśmy, a z drugiej kontrola. Myślę, że jedno z drugim łączy się w takim dosyć, no powiedziałbym, nieciekawy sposób. Maria Magdalena napisała do nas. Pierwszym sygnałem jest to, że mężczyzna nie płaci za kobieta. Drugim, gdy proponuje, by kobieta zapłaciła za dwoje. Trzeci, jak cytuję, olewa kobieta i nie dotrzymuje słowa podczas randkowania. Czwarty, jak chce iść szybko do łóżka, nie mając pohamowania w skwerze intymnych spraw, stawiając to na pierwszym miejscu. No tak, no to jest, no być może są takie osoby, które właśnie po to się spotykają. Myślę, że te wszystkie aplikacje randkowe, które rozmnożyły się jak grzyby po deszczu już od paru dekad, to, to przez wiele osób właśnie traktowane są jako, no taki, można powiedzieć, połączenie do, do szybkiego seksu, nie. Ta, tak to chyba wiele osób traktuje. Tak, takie mam odczucie, słuchając szczególnie młodych ludzi, albo tych, którzy z nimi pracują, czy mają kontakt większy niż ja, czyli pedagodzy, czy, czy osoby, które pracują w jakichś środowiskach młodzieżowych. Tak więc. no. Jest coś na rzeczy w tym wszystkim, ale jeżeli ktoś nie, nie traktuje tego jako priorytet, no to y, faktycznie no, może to odbierać jako absolutnie jakieś natręstwo, które hmm, no, no coś, coś pokazuje takiego, że ktoś może chcieć po prostu zaliczyć. Przepraszam za, za słowo, ale tak to chyba trzeba ująć brutalnie, y, zaliczyć po prostu sobie. Kolejną osobę, która mu się jakoś tam spodobała. Pozwolę no. się odnieść do tego um, wpisu pani Marii, bo um, trochę bałabym się takiego radykalizmu, tak? że pierwszym sygnałem jest to, jak mężczyzna nie płaci za kobiety. Bo może być tak, że akurat ten mężczyzna wychodzi z trudnej sytuacji i on może to wyjaśnić i niekoniecznie to na przykład jest związane z tym, że on ma po prostu tak w zwyczaju i możemy, nie wiem, na następnej rance albo, nie wiem, na następnym spotkaniu zobaczyć, że jest zupełnie inaczej. Poza tym bardzo dużo rzeczy jest zależnych naprawdę kulturowo. Nie jesteśmy wolnymi elektronami i bardzo często będąc w jakiejś takiej kulturowej zalewie, nie jesteśmy wyobcowani i w związku z tym w jednej kulturze to będzie okej, okay, że mężczyzna nas przepuszcza przez drzwi i właściwie to jest pierwszy sygnał, że naprawdę jestem traktowana jak kobieta prawdziwa. Tak, ale w Kazachstanie przykład... to by było potraktowane jako wyraz braku szacunku dla kobiet, bo mężczyzna ma przed nią iść i torować drogę. Więc yy, bardzo yy, trzeba też yy, yy, szerzej nie wiem, zwracać uwagę na to, w jakiej kulturze, z kim my się spotykamy, bo wystarczy, że ktoś jest z innej narodowości, gdzie jest wychowany, ma inne doświadczenia i dla niego na przykład ta sytuacja może być niezrozumiała. I też na przykład może być tak, że na przykład dla takiej pani Marii e, szalenie ważną wartością jest, żeby mężczyzna na przykład był e, niezależny finansowo i żeby na przykład ona mogła się poczuć e, tutaj na tyle kobiece, że właśnie e, ma, m, jest zapraszana na kolację, za którą partner płaci. Ale dla innej kobiety, ona bardzo na przykład ceni sobie niezależność i na, na, na pierwsze rance zakomunikuje, że bardzo by chciała, żeby, żeby naprawdę to spotkanie było w takim kontekście, że ja naprawdę jestem zainteresowana poznaniem ciebie, a ty mnie, a niekoniecznie jestem zainteresowana tym, ile zarabiasz i czy możesz mnie zaprosić, czy nie, bo na przykład akurat kwestia finansowa dla tej osoby jest zupełnie nieważna. No właśnie, dla kogoś czy... na przykład będzie... Kwestie tego, nie wiem, jeżeli nawet ktoś się spotyka i dwie strony są zainteresowane dość szybko, nie wiem, sytuacjami intymnymi i to są dwoje dorosłych, i to jest, no, w tej sytuacji to jest dwoje dorosłych ludzi, to jedni będą bardzo szybko, nie wiem, współżyć, inni będą sobie robić bardzo romantyczny wstęp i dopiero, nie wiem, po trzecim miesiącu, a jeszcze inni będą mieć biały związek, a jeszcze inni będą na przykład swingersami, a jeszcze ktoś inny będzie kimś tam, jak gdyby nie, nie o to chodzi, żeby to oceniać. Dla Pani, Maria, to tak rozumiem, jest to wystarczający sygnał, żeby, i to jest jak gdyby moim zdaniem bardzo ważne, że ja właśnie intuicyjnie czuję, że to nie jest dla mnie, bo dla mnie na przykład kontakt seksualny to jest intymność i ja potrzebuję kogoś takiego, kto nie stawia tego na pierwszym miejscu i na, na drugim spotkaniu mi proponuje, tylko na przykład mogę na przykład po, porankować z tą osobą, żeby potem w pewnym momencie dojrzeć do tego, że na przykład jesteśmy obie ob, strony nie wiem, zaangażowane, że są blisko siebie, że jest ta intymność i dopiero na przykład inicjują kontakt seksualny. A dla innych, na przykład, jak nie będzie tego warunku i nie będą wiedzieli, że z im dobrze w seksie, w ogóle nie pójdą dalej. Więc może tu być naprawdę różnie. Więc dlatego każdy, każdy jest zobowiązany do po pierwsze uświadomienia sobie, Jakie są moje wartości? No bo tak to chyba trzeba nazwać, tak? Czyli co dla mnie jest ważne? Bo wartość to jest to, co jest dla mnie ważne. Tak. Jeżeli dla mnie jest ważne to, że mężczyzna pokrywa, jeżeli idziemy gdzieś razem, powiedzmy do restauracji, mój rachunek, ale nie chorobliwie ważne, tak? Tylko, że po prostu lubię, jeżeli że kobie, że mężczyzna o mnie zadba. Wymyślam. To, jeżeli tak się stanie, to w porządku. Jeżeli będzie inaczej, to przyglądam się sytuacji, czy, czy za, za jakiś czas można też o tym porozmawiać. Na przykład, bo bo y, tak jak mówisz o, o tej sferze intymnej, tak można rozmawiać też o pieniądzach, tak można rozmawiać o różnych rzeczach, ale trzeba dać sobie też czas na to, prawda, i sprzyjające okoliczności. Wyobraźmy sobie... Weszłam się w słowo? No, może być. Nie, Przepraszam. Nie w porządku, w tak? porządku. Y, bo pomyślałam sobie, że też bardzo często y, wiecie, na pierwszym spotkaniu ja sobie jakoś nie wyobrażam, czy na spotkaniu, randce, mhm. nie wyobrażam sobie, że robimy listę tematów newralgicznych i tak. ja teraz mówię, no to zobaczmy, chcesz mieć dzieci? Nie, odpada. Nie wiem, sypiamy na pierwszej czy na dziesiątej rano. No i teraz zgadnij, czy ona woli na pierwszej czy na dziesiątej. I niezależnie co tego że tak będzie zła. Ale ty, ty wiesz, że niektórzy ludzie tak robią. No jeżeli ja jestem tak zasypywana takimi pytaniami, albo, no, albo ktoś jest zasypywany takimi pytaniami, to ja mogę być po prostu... Nie wiem, zakłopotana, bo to nie znaczy, że na przykład, jakby zapytał na pierwszym spotkaniu, czy, be, czy nie wiem, chcesz mieć dzieci. I naprawdę ktoś może na tym pierwszym spotkaniu mieć poczucie, że nie chcemy mieć dzieci. Ale w trakcie trwania związku okazuje się, że nie wiem, jest taka bliskość, taka relacja, takie bezpieczeństwo, że to się zmienia nam. Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś jawnie deklaruje różne rzeczy, że naprawdę nie jest zainteresowany. Posiadaniem dzieci albo że na przykład nie wierzy w Boga i nie będzie chodził do kościoła, a dla kogoś jest to na przykład ważne, to nie ma co się łudzić, że to się zmieni. Że może ja któregoś dnia go tak podejdę albo on nie tak podejdzie, że jednak my się ulepimy. Po swojemu. A, no bo się o, najczęściej to. nie ulepia. O, to, to. Ja, ja go nawrócę albo ja spowoduję, że on nie będzie grał w, w, w gry hazardowe. No, tak? Czasów do w dowcipach tak. jest, że mężczyźni mają nadzieję, biorąc lub, że kobieta się nigdy nie zmieni, a, ona, a kobieta że, ma nadzieję, że, ona że się ona go zmieni. ona go na pewno zmieni. To do tego wrócimy po krótkiej przerwie. Dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w cyklu Miłość w Praktyce o lampkach alarmowych na pierwszych randkach, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli się zapalą. Oby nie, ale jeżeli się zapalą, to warto je potrafić. Traktować tam poważnie. W studiu Izabela Kobierecka, Mira Jankowska wracamy do Państwa za chwilkę po piosence na Facebooku Państwa komentarze, myśli, wątki, pytania, mile widziane profil Radia plus pod pierwszym postem od góry. Od 12 minut jest czwartek, 13 kwietnia Nasze światła trwają od ponad godziny. Przypomnę, że tym razem w cyklu Miłość w Praktyce rozmawiamy o lampkach alarmowych na pierwszych randkach. W studiu dr Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości, Izabela Kobierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju, współtwórczyni cyklu Miłość w praktyce. Państwa zapraszamy na profil Radia Plus. Pod pierwszy post od góry. Tam jest miejsce na komentarze. Jak zawsze, tam zapraszamy świetlików, czyli słuchaczy Nocnych Świateł. Sylwia polemizuje z Marią Magdaleną. Co do pierwszego sygnału, zganiam, zgadzam się z panią Izą. Ponadto uważam, że nie do końca jest w porządku, gdy kobiety chodzą na randki tylko po to, żeby zaoszczędzić, a nie po to, żeby poznać kogoś interesującego. I to też, przepraszam, żeby nie było tak, że ja tylko feminizuję i w ogóle, ale też mam wrażenie, że to też jest następna ważna rzecz, trochę jako taki. No, sygnał um, ostrzegawczy, że właśnie niektóre kobiety, randkując, jeżeli wybierają, nie wiem, pozycję z karty, to na przykład nie wybierają jakiejś średniej nie wiem, ceny, tylko na przykład najdroższe. To ja też pasta truflowa. Tak, I to też, i, to też, i, i na przykład nie od razu butelka dobrego wina. I homara. I przystawkę. Mm. I, I homara, i deser, i to. I dla mnie, i gdybym była mężczyzną, to też by dawało mi mm, y, do myślenia, że, mm, no, że zwracam, zwr zwróciłabym na to uwagę, że na przykład ona nie nie wybiera pozycji takiej, moim zdaniem, trochę kulturalnej, takiej na zasadzie, no, ja nie wiem, jakiej, w jakiej sytuacji finansowej jest ta druga strona. I na przykład pozwalanie sobie na, na taką, roz, no, taką rozpustę, no tak. i taką rozpustę, no, też może powodować, że też bym się tam przyjrzała, bo nie wiem, gdybym była mężczyzną i pierwsze pytanie bym usłyszała, czym jeżdżę, albo ile no to, zarabiam, tak. to, to warto, też bym się zastanowiła, się czy to jest... No bo dla mnie ważniejsze byłoby to, jaka ja jestem, a nie czym jeżdżę, no bo mogę jeździć. A propos tego obiadania się na pierwszej randce, trochę mi się nie przypomina... Nie obiadania, ta... Paweł, to nie chodzi o, o zaburzenia odżywiania. No nie, 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 ja nie. O tym, ja że... ale to za, za mi przypomina coś, co sytuację dając, no. z filmu Jutro idziemy do kina, kiedy, y, kiedy jeden z bohaterów y, y, wybrał się z, z poznaną Zofią Paluch, na, na krakowskim przedmieściu do, do kawiarni i ona po prostu wcinała więcej niż, niż waży. Można powiedzieć. Tak. A duża tak. kobieta to była. Duża kobieta to była, tak jest. Z powodu duża zbudowana była. zbudowana tak? lepiej niż Kuta Katowice. Moi drodzy, przechodzimy do tego, co obiecaliśmy, czyli do tej... Takiego mocnej chęci wpływu na drugą osobę, takie próby zmieniania. Ja to nazywam lepieniem lepieniem próbu ulepienia drugiej osoby. Ja wiem lepiej ty powinnaś być taki, powinnaś być taka, ty powinieneś być taki. To, co powiedziałeś na koniec ona się nie zmieni, a on zostanie zmieniony przeze mnie. No. Nie, nie jest powiedziane, że kobiety lubią bardziej zmieniać y, mężczyzn od, y, y, niż, niż mężczyźni i kobiety, bo a, a może załóż to, a może tutaj, a może tak, tak, włosy, a może, y, może zmienić szminkę, no, też traktowanie kobiety jako laleczki, która ma wyglądać w taki sposób, jak ja sobie ją wymyślę, wyobrażę, że ma robić to czy tamto, no to już jest nieistotne, co i jak, ale każda taka próba, jeżeli ona jest nachalna i powtarzająca się, to to jest dla mnie bardzo niepokojący sygnał. Ale nawet takie hasło, czy nosisz pończochy na przykład, tak? Albo no, są różne takie zapytania, albo stwierdzenia, że zapunktowałaś u mnie. Tak, albo przez, przez to, co tam nie wiem, powiedziałaś, zrobiłaś cokolwiek, czy, czy ty u mnie jako u kobiety zapunktowałeś. Więc to, takie sformułowania, ocenne w sumie, powodują, że naprawdę warto zastanowić się, czy. Yy, bo, może to się wyrwać, powiedzmy, ale, ale czasami to jest sygnał, któremu też warto się przyjrzeć i no, właśnie nie, nie lekceważyć. Nie lekceważyć. Bo to jest z tych kategorii, właśnie kształtowania drugiej osoby, formatowania według swoich kategorii czy swojego pomysłu. Maria Magdalena tutaj dzieli się doświadczeniem. Miałam kiedyś chłopaka, który był zaproszony przez moją siostrę na obiad i zamówił żeberka za 70 zł. Do tego jeszcze inne rzeczy. A płacił za siebie sam? No nie, został zaproszony przez A. siostrę. No nie wiem. Jak drogie były żeberka w, tym, w tej restauracji? No za 70 zł. 70 zł dużo to jest żeberek? No ale ile? Ja nie wiem. Ja dam mięsa, jak więc jak nie, je, nie wiem. Nie, było, nie wiem, czy to jedno żebro wersi. kosztuje 70 zł, czy, czy to jest cały Wół na, za, za te 7 dych. No. Myślę, że standardowa porcja. No, ale biorąc pod uwagę to, to że w tej chwili młody. obiad no, nie, nie, niespecjalnie wystawny w restauracji, jeżeli pójdziemy po prostu coś zjeść i, i, i nie jest to jakaś szybka jadłodajnia, to ja myślę, że tak. poniżej 60 zł to nie ma co liczyć Pytanie, na obiad. kiedy to było. No, no tak. To, to jeżeli jest to jest teraz, sprawa. to wcale nie tak drogo. Jeżeli to można to naprawdę wybryk W Warszawie. kiedy dolar był tani, a to, to po 2 zł, czyli jakieś 25 lat temu, to to rzeczywiście mógł, mógł być wycen To znaczy, że on, nie dość, że że potrafił wyciągnąć kasę, ale jeszcze potrafił dużo zjeść. Tak, o. A to jeszcze wszystko jedno. Wszystko jeszcze też zależy od standardu restauracji, to znaczy od cennika, od, od menu. Od miejsca. E Moje drogie panie, chciałbym teraz zwrócić uwagę na coś, co jakoś przemknęło nam w rozmowie, i nie, nie, nie zatrzymaliśmy się na tym, bo, bo myśl toczyła się w sposób wartki i, i podążała w innym kierunku, a był to jeden z wątków, które jakoś pojawiły się tak po drodze mianowicie ukrywanie uczuć, niechęć do wyrażania myśli, przeżyć, bycie, bycie skrytym. Tajemniczym, to może być naprawdę bardzo pociągające. Naprawdę może być bardzo, bardzo interesujące. Nawet nie pamiętam w jakim to filmie ktoś mówił: Słuchaj, jak się z nią umówisz, no to nie bądź zbyt kwiecisty, po prostu mało mów. Jak, jak czujesz, że nie masz nic do powiedzenia, to na jeszcze bardziej będzie się Tobą interesować. A tymczasem, co się za tym kryje? Czy to pustka? Czy, czy może jakaś głębia uczuć? Oby tak było. A może to są uczucia, z którymi byśmy się wcale nie chcieli spotkać? No, Jest jeszcze tak, taka strona tego medalu, że czasem lepiej się nie odzywać, bo jeżeli ktoś się odezwie, to wtedy właśnie po, związek, powinien się, który się dopiero tworzy, powinien się natychmiast skończyć, ponieważ to, co mówią usta, lico wcześniej nie pokazywało, nie wiem czy jasno powiedziałam, bo jakoś patrzyliśmy z wielkimi uczami. Rozumiem, że to jest ze skarbnicy, z bogatej skarbnicy mądrości ludowych. Tak, tak tak, tak, tak. No i tutaj też bym powiedziała, że w zależności od tego, co kto lubi, jedni wolą, jak ktoś przejrzysty, jest transparentny i właśnie nie jest za bardzo tajemniczy, no bo wtedy przynajmniej wiemy na czym stoimy. I mamy jasną komunikację z tą drugą stroną, a niektórzy będą bardzo właśnie zauroczeni tym, że ktoś jest tajemniczy, małomówny, że go tak trzeba wyciągać i jak już się wyciągnie tą informację, to ma się wtedy poczucie bycia kimś wyjątkowym, no bo on właśnie tak nie z każdym rozmawia, tylko... Dobrze jest też y, y, sprawdzać samym, y, samym sobą i być uczciwym wobec samego siebie, czy my to lubimy, czy my tego nie lubimy, bo niektóre osoby, y, no właśnie, mogą prowadzić wszelkiego rodzaju, powiedziałabym, gierki takie psychologiczne, tak. Y, chociażby. Po to, żeby właśnie zdobyć przewagę na drugą stroną i pokazać, że druga strona musi się bardziej postarać, żeby miała, albo żeby ktoś tam był bardziej zainteresowany. Natomiast jeżeli ktoś nie chce mówić za bardzo, bo nie ma. Nic ciekawego do powiedzenia, ale lepiej jest milczeć niż na przykład powiedzieć coś i, i skonfrontować się z tym, że jednak bez sensu gadamy. I robię to w takim celu, to dla mnie to też jest jak gdyby mało dojrzałe. I powiedziałabym, że też nie mówienie różnych rzeczy, nie komunikowanie, nie wyrażanie emocji może spowodować chociażby taką sytuację, i to może być dla nas takie ostrzegawcze. Że ta osoba może się nie rozkręcić, że jeżeli nie wiem, lubimy osoby, właśnie i cenimy osoby, z którymi można prowadzić bardzo bogate konwersacje na głębszym poziomie, to tutaj będziemy mieć może świetnego słuchacza, ale nie, nie osoby, która będzie gawędziarzem, a inna strona bardzo będzie sobie ceniła drugą postawę. Więc. Przede wszystkim być uczciwym wobec siebie, czy mi to odpowiada i czy ja tak lubię. Bo jeżeli ja czuję, że to jest wobec mnie ważne, a nie dostaję tego po drugiej stronie i zaczynam być też bardziej, nie wiem, zamknięta albo zamknięty, albo bardziej wycofany i dopasowywuję się do tego, ale wcale mi to nie, nie pasuje, to też nie ignorowałabym tego. Znaczy, ja sobie też te uświadomiłam teraz, jak to mówiłaś, że yy, w, w, to, jest, to jest bezcenne, że, ba, że trzeba nieustannie jakby mieć ten, wy psycholodzy powiecie, kontakt ze sobą, tak? Czyli odczuwać i yy, yy, starać się potem nazywać, nawet jeżeli nie w tym momencie, to potem, na, już na spokojnie, jak się jest yy, samemu. Co ja czułem, czy czułam, że mi było albo dobrze, albo niezbyt dobrze w, w pewnych momentach tego spotkania, żeby starać się to sobie nazywać tak, jak potrafimy. To jest niesłychanie ważne i to jest w każdej sytuacji lekarstwa, nie tylko podczas randkowych spotkań. A, ale, I to jest raz: a dwa, że są osoby, które na przykład są tak jak mówiłaś, że małomówne, ale są osoby niezmiernie wylewne, gadatliwe. I ale, zalewające. Zalewające i mówią o sobie. tak a. Czyli o, y, o tym, co one. I jakoś, jeżeli nawet zadają pytanie, a u ciebie to jak? Bo u mnie to, wiesz. I jest ta sama, ta sama karuzela. Skierowanie uwagi wyłącznie na siebie. Czyli tak, ja, 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 ja i ci tak. wszyscy inni. Ale jednocześnie, nie tylko narcystyczne, ale również brak uwagi, przestrzeni uwagi dla drugiej osoby. Brak zainteresowania. Tak, chociaż, chociaż pewnie bywa różnie. Natomiast jest. Nie, mimo. no jeżeli to jest tylko biorca mojej, mojej wspaniałości, no to co może być we mnie dla niej, znaczy dla mnie we, w niej interesującego? Ale to też może bardzo mocno pokazywać, że właśnie ktoś jest bardzo taki skoncentrowany na sobie jest taki zalewający i taki nastawione na, na to, żeby opowiadać o sobie i nie, ma po drugiej, i nie ma w nim takiej ciekawości drugiej strony, to w pewnym momencie też można poprzyglądać się temu po prostu i zobaczyć, czy mi o to chodzi też, żebym ja tylko była przyjmującą stroną i być blisko kogoś, kto mną w ogóle nie jest zainteresowany. Mm -hmm. Ale też wiecie co, I, i, i też z drugiej strony patrząc, czyli czy ja przypadkiem taką osobą zalewającą nie jestem, to, tym, tym tsunami, która się ze mnie, tym, tym wulkanem, który się wylewa ze mnie słów, y, emocji, czy historyjek, tak? Y, więc, bo, bo czasami to jest tak, że to ja zagaduję, bo się na przykład boję tak? Bo się denerwuje i wtedy bo boję gadam, ciszy. Boję się bo się ciszy. się ciszy, tak? No bo to, Więc, no, no, wiecie, teraz to nie... idziemy, i taka ciężka cisza zapadła, nie? i cała historia życia się toczy przez głowę, to trzeba w końcu no, to to Łomoc, przecież ta cisza to jest to, to łomocze, nie. No, tak. Więc wiecie, z, z jednej strony takie zalewanie, gadanie, bo po prostu ja jestem w centrum uwagi narcyz w, w pełnej postaci, ale z drugiej strony to może być też właśnie coś takiego, że. Yy, że, że próbuje no, za, zatkać ten, 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 ten ciszę, która może się pojawić i mnie przerazić. Mira, ty tutaj dodałaś pewne przysłowie. Ja przypomnę sobie taką, taką myśl na, na, na koniec tej części, że jako, że światło jest szybsze od dźwięku, niektórzy ludzie wyglądają na oświeconych, dopóki się nie odezwą. O, 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 właśnie. A my dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o lampkach alarmowych na pierwszych randkach. W studiu Izabela Kobierecka, mira Jankowska, współtwórczynie cyklu Miłość w Praktyce. Wracamy do Państwa za chwilkę. Na Facebook zapraszam pod pierwszy post od góry. Tam jest miejsce na Państwa komentarze i doświadczenia. Tym razem w nocnych światłach w cyklu Miłość w Praktyce o lampkach alarmowych na pierwszych randkach rozmawiamy. Mira Jankowska, Izabela Kabirecka, goście dzisiejszego wydania na CZN Światowe, cyklu Miłość w Praktyce. Państwo, jak zawsze, jesteście mile widziani na Facebooku. Tam na profilu Radia Plus jest miejsce na komentarze. Maria Magdalena dzisiaj aktywnie jest z nami i dzieli się no, takimi, powiedziałbym, poruszającymi przeżyciami, bo jak to przeczytałem, to z jednej strony dość śmieszne, jak tutaj sama Maria dodaje takie ikonki, emotki. Które się śmieją, ale no, prawdę mówiąc, jak to przeczytałem, to nie wiedziałem, czy śmiać się, czy płakać. Um, a treść brzmi tak, kiedyś byłam na randce z chłopakiem, i po jednym dniu powiedział mi, że owszem, jestem ładna, ale zasponsorowałby mi operację nosa, mówiąc to na poważnie. Potem zaczął oceniać mój tuż do rzęs jako kiepski oraz oceniać zęby, co trzeba poprawić. Potem mówił, w co bym się mogła ubierać z czasem, że on mi kupi to, tamto, śamto Po kilku dniach zdziwił się, że nie chcę mieć z nim znajomości. Pewnie chirurg plastyczny z zawodu? No, trochę mi to przypomina taki dramatyczny film szwedzkiej dokumentalistki Uciekinierka z Krainy Doskonałości, której rodzina była opętana operacjami plastycznymi i wrzeniła jej siostrę w chirurga plastycznego, który mieszkał z nimi w domu i wszystkim robił operacje plastyczne. Yy, łącznie z seniorem rodzinnym mniej 70-letnim, który yy, no, to się działo w Brazylii, tam jest trochę inny stosunek do ciała, ale yy, niemniej, yy, no, w, yy, ta kobieta po wyemigrowała do Szwecji i, i zaczęła z, zupełnie inną drogę życia. No, tam nie, nie była do zaakceptowania jako, jako osoba, która jest taka, jaka jest i nie chce się zmieniać. Um. Ale coraz częściej to się zdarza, i myślę, że to jest też ważny sygnał. Dobrze, że Pani o tym pisze, Pani Mario. Ja spojrzałam na Panią na zdjęciu. Piękna, młoda kobieta, zaręczona, też czytam, więc gratulacje. I życzę Państwu wspaniałego małżeństwa i fajnej, fajnej rodzinki. Ale to, właśnie, co, w co wchodzimy, też ta kultura, w jakiej zaczynamy żyć, żyjemy. Yy, właśnie te wszędobylskie operacje i to życie w tej takiej doczesności, doraźności, jakby nie było wieczności i tylko koncentrowanie się na tym, co jest yy, powiedziałem materi materialne, jest niesłychanie niebezpieczne i to też jest taki, takie światełko czerwone, które powinno yy, sygnalizować, że uwaga, tak? uwaga że, to, że to jest i tak nieistotne, i tak się zestarzejesz mężczyzno, kobieto, i tak będziesz miała, nie wiem, rozstępy po ciąży, i tak będziesz rodziła to dziecko. Yy, ty ty mężczyzna też będziesz miał, yy, nie wiem, wyłysiejesz, albo będziesz miał jakiś ten czteropak, ile, nie, ile, sześciopak, nie, nie, czteropak. To chyba coś nie tak. Sześciopak, sześciopak też ci sześciopak, zwiędnie. Tak. Więc, więc go w ogóle ma? No właśnie, więc w ogóle proszę Państwa, jakby myślę sobie, że to każdy z nas. M nieustannie zaproszony jest do takiego weryfikowania, czy to, co mi się wydaje ważne, naprawdę jest ważne. Bo to mogę ja zadawać takie pytanie. To... Otóż to. Nie? Dlatego świetnie, że to powiedziałaś, bo teraz przechodzimy do kolejnego e, aspektu, który chciałbym, żebyśmy poru poruszyli tutaj. E, unikanie trudnych tematów e, i zagadnień dotyczących ewentualnie wspólne, wspólnej przyszłości. Bo jeżeli już randka i jeżeli już e, jednak coś się dzieje takiego, że. O tej przeszłości zaczyna się mówić, a druga osoba od tego ucieka, umyka i zmienia temat, albo w ogóle mówi, słuchaj, a może teraz popatrzymy w niebo na te chmurki, prawda? Zobacz, za chwilę już ich nie będzie. No, cokolwiek. Albo obraca to w żart? Albo obraca w żart, albo, albo wiesz co, porozmawiajmy, jak to, Scarlett O'Hara. Pomyślę o tym jutro. No więc warto sobie zadać pytanie, czy taka osoba nas traktuje poważnie? I co, na czym właściwie zależy w tej relacji? No i tutaj znowu już, no, ten temat jest w ogóle Paweł, myślę, bardzo szeroki i nie można wiele wątków tutaj poruszać. Bo wyobrażam sobie, że zapytanie, że tutaj mogą być dwie, może nawet lampki kontrolne. To, co już trochę nadmieniłam, że na pierwszym spotkaniu ktoś od razu wybiega w przyszłość, to dla mnie na przykład to pachnie desperacją. Mhm. a nie inspiracją do głębszej, no to, fajniejszej to rozmowy. Bardzo. Mhm. Że jeżeli ktoś od razu mówi, no tak, ale co sobie wyobrażasz, no to ja u ciebie zamieszkam, no to zaraz wyjedziemy, to zaraz zaplanujemy, to będziemy robić to, będziemy robić tamto. To jest taka właśnie próba zawadnięcia, kontrolowania tej drugiej strony, zalewania tak sobą i, i to też moim zdaniem jest do oglądu. A druga rzecz, jeżeli jakoś właśnie zaczynamy się z kimś spotykać i ten czas Jakieś te spotkania już trwają i jakikolwiek poruszany przez nas ważny temat jest zmieniany, bagatelizowany, ignorowany, że kiedyś się zobaczy, albo w ogóle nie, nie ma ktoś związanych z naszą osobą planów, a my właśnie chcemy, nie wiem, iść dalej. To, to powinna się zapalić nam lampka. Też bym powiedziała, unikanie takich ważnych tematów nie jest tylko związane z tym, że nie ma ktoś planu wobec nas na przyszłość, ale bardzo często nie rozmawiając o jakichś trudnych i ważnych tematach związanych, nie wiem, z przyszłością może spowodować, że mamy naprawdę rozdźwięk w wielu wartościach. Tak jak powiedziałam, że na przykład jeżeli ktoś nie wie, jakie mam podejście do pieniędzy, albo do rodziny, albo czy chcemy dzieci, czy nie chcemy dzieci, czy jestem wyżąca, czy nie jestem wierząca, czy jestem w takiej opcji politycznej, czy w innej opcji politycznej. Rzeczy, które wydają się na pierwszych spotkaniach może nie aż takie ważne, z czasem mogą nabierać bardzo dużego y, znaczenia i powodować coraz większy rozdźwięk. Że jeżeli ja na przykład, nie wiem, jestem domatorem, a ktoś jest y, właśnie frykiem y, aktywności fizycznej albo uwielbia spędzać czas na, na zewnątrz, no to tego czasu wspólnego możemy mieć bardzo mało, no bo cały czas będziemy jak gdyby różnić się w, w pasjach, w hobby, w, w religii, podejściu do rodziny, w więcej Wybiegając przyszłość, to nie jest tylko e, myślenie o tym, to kiedy ślub i kiedy razem zamieszkamy, bo bardzo często tylko na tym się kończy, tylko właśnie, jaki mamy pomysł, jaki mamy pomysł na wychowanie dzieci, kto zostaje w domu, kiedy pojawiły się te dzieci, e, jak będziemy, nie wiem, rozwiązywać kwestie finansowe e, i tak dalej, i tak dalej. Więc to są ważne tematy związane z przyszłością, które. Wiele osób bagatelizuje, no jakoś to się z czasem sprawdzi, ułoży. ułoży, Tym bardziej, że my naprawdę żyjemy w takich czasach, że to nie jest oczywiste, że każda kobieta chce mieć dzieci. I to nie jest oczywiste, że każdy mężczyzna musi zarabiać pieniądze i utrzymywać kobietę. Że będziemy na przykład brać kredyt, tak jak jeszcze pokolenie wcześniejsze. Tylko na przykład ktoś może sobie absolutnie pozwalać nie wiem, na to, że wygodnie żyje podróżuje i w ogóle nie, nie, ma, nie zamierza się ustatkować. I łudzenie się, że komuś się zmieni, kiedy ta osoba na dzień dobry właściwie pokazuje jasno i klarownie, w jakim kierunku ona zmierza, co jest dla niej ważne. E, I próbę mydlenia sobie właśnie oczu, że jakoś może się zmieni, e, jest moim zdaniem stratą czasu. Muszę jeszcze jedną, jedną rzecz dodać, przyszła mi do głowy teraz, i chyba jest ważna. Chorobliwe chorobliwy przywiązanie do mamy. Zwłaszcza do mamy. Yy, czyli yy, i to może być ze strony kobiety i mężczyzny. Więzi są cudowne i wspaniale, że mamy kochających rodziców, ale bywa tak, że yy, małżeństwo nie może się zawiązać, czy nawet jeżeli się zawią że, zawiąże, to nie może dobrze się rozwijać, ponieważ jedna z osób jest nieodpępowiona, jest uzależniona w jakiś sposób od rodzica, mamy albo taty, którzy są rodzajem Boga. No tak, o tym tutaj wielokrotnie mówiliśmy w Dęsknych Światłach i to na pewno jest jakaś przeszkoda w budowaniu jakiejkolwiek relacji, która no, w jaki sposób będzie obarczona tą, tą, tą mamą. Mamą, która jest przyzwoitką na randce albo która cenzuruje myśli, wypowiedzi, zachowania i tak dalej. a mama, A mama to by, ciekawe, co by powiedziała na to. Mm -hmm. No, jasne, że dobrze mieć szacunek dla rodziców. Zależy w jakim kontekście. Jeżeli coś jest wątpliwe moralnie, etycznie, albo coś jest po prostu niebezpieczne, to warto sobie zadać pytanie, co moi rodzice by powiedzieli na to. Ale nie, nie w każdej sytuacji, na przykład, czy, czy jemy pomidorową, czy idziemy na lody, prawda? No nie wiem, co by mama powiedziała na to, bo, 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 bo od lodów boli gardło, nie? A pomidorowo już jadłem w tym tygodniu. No, no więc nie wiem, czy można tyle razy. No więc tutaj mama jako wyrocznia. Patrzę na, na Facebook tutaj taki no, smutny wpis jest Wojciecha. Jestem wycofany z natury i często jak nawiążę jakoś ciekawie, zapowiadającą się znajomość, to Ulegam zauroczeniu, mam różne negatywne doświadczenia. Dodatkowo od urodzenia mam stwierdzony brak koncentracji, uwagi, oraz to, że jestem bezkrytyczny wobec działań, które podejmuję. Różne schorzenia też utrudniają mi życie, a szczególnie nawiązywanie nowych znajomości. No, panie Wojciechu, no. Cóż tutaj rzec? Myślę, że Iza, ty masz więcej do powiedzenia, jak takiej osobie, która boryka się z takimi problemami, pomóc, gdzie, gdzie powinna się zwrócić, żeby jakoś to spektrum swoich problemów pokonać, a, a otworzyć się na spektrum spotkań z innymi osobami. Ważna w ogóle jest świadomość różnych trudności, bo myślę, że od tego trzeba w ogóle zacząć. Więc myślę, że to, że akurat Pan jest tego świadomy, to jest bardzo duży plus dla Pana. I też bardzo często ukrywanie różnych informacji naszych trudności może powodować. Że druga strona trochę nie rozumie naszych zachowań. Więc ta skrytość, ta tajemniczość, czy ten y, chowanie się y, przed y, jakimś odsłonięciem, bo obawiam się y, odrzucenia, y, może powodować, że druga strona y, może nas mylnie jakoś oceniać no bo trochę nie wie z czego coś może wynikać. Oczywiście nie zachęcam y, pana tutaj, panie. Y, Oj, musimy poszukać pana imienia. Pan Wojciech. Pan, pan, panie Wojtku, do tego, żeby mieć ekscybicjonz emocjonalny i być y, za otwartym y, i, i ryzykować y, różne reakcje drugiej strony, ale jeżeli ktoś się nam nie wiem, podoba, y, to bycie w jakiejś osobistej prawdzie, w jakiejś swojej uczciwości. Yy, też weryfikuje tą drugą stronę. Nawet jeżeli, ja znam, czasami trudniej znaleźć kogoś, bo ktoś może się przestraszyć. Bardzo często ktoś może nas odrzucać, chociażby dlatego, że ktoś w ogóle nie wie, z czym daną chorobę się je, albo dane schorzenie. I czasami to, co dla nas jest yy, truizmem, bo wiemy, bo zmagamy się z tym od urodzenia, bo się przyzwyczailiśmy, że mamy tak, że, nie wiem, bierzemy leki, albo że zachowujemy się w różnych sytuacjach, to dla kogoś naprawdę czasami to nie jest takie jasne i oczywiste, i dobrze jest po prostu informować. Zdaję sobie sprawę z tego, że wszystko, co jest inne, bardzo często przez większość osób może być postrzegane jako zagrażające, jako no, trudne w, w obyciu. Więc może być tak, że wcale nie będzie Pan łatwo być w jakiejś tam relacji, ale też na pewno nie, nie starałabym się być z tym wszystkim sama. I szukałabym wsparcia na terapiach, na, w grupach wsparcia, żeby po prostu nie zostawać z różnymi swoimi trudnościami sam na sam. I bardzo trudno jest mieć, bo też nie chcę jakby ciągnąć pana Wojtka do jakiegoś tam opisywania to, co jest dla mnie bardzo często trudne w audycjach, że czytając krótki wpis. Można się, że tak właśnie często z Mirą sobie, no miaraz sobie z tobą o tym rozmawiamy, że można się tak przestrzelić, że ja mam dobre intencje, powiem coś, a ktoś odbierze, to że nie wiem, źle powiedziałam, albo że nie wiem, jaka jest jego sytuacja. I to jest w sumie w tym sensie prawda, że ja nie wiem, jaka jest pana sytuacja, ale zachęcam pana do tego, żeby się. Żeby nie rezygnować, że jeżeli dla Pana jest to ważne, żeby być z kimś, to też żeby był świadomy sobie po co Pan chce być w takim związku, e, bo, bo myślę, że bardzo często e, chcemy i, i to też moim zdaniem jest taki e, m, sygnał ostrzegawczy, że często chcemy być w relacji z kimś, dlatego, że nie chcemy być ze sobą. E, jeżeli ma Pan świadomość tego, że Pan siebie lubi, to życzę Panu, żeby pojawiła się taka osoba która również Pana polubi, ale myślę, że pierwszym takim krokiem jest to, żeby akceptować siebie i przyjmować siebie takimi, jakimi jesteśmy, bo inni na przykład nie będziemy. Krótka przerwa i to już ostatnia tego wieczora, bo za moment ostatnia część dzisiejszego wydania Następnych Świateł, w którym to w cyklu miłość w praktyce rozmawiamy o lampkach alarmowych na pierwszych randkach. Izabela Kobierecka i Mira Jankowska są gośćmi programu, współtwórczyni cyklu Miłość w Praktyce. Rozmawiamy o lampkach alarmowych, ale także tutaj wśród słuchaczy i słuchaczek mamy takie bardzo ciekawe i budujące świadectwa. Na przykład marzena napisała: Dziękuję za audycję. Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. Zakochałam się w moim mężu od 35 lat, od pierwszego wejrzenia. Także proszę ufać swojemu instynktowi, drogie panie. Sławomir natomiast dodaje: Jak dobrze, że moją małgorzatę zaprosiłem na ognisko, grill, gdzie było wielu znajomych, później jakieś inne wspólne śniadanka i tak śniadankujemy 14 lat. Proszę państwa, także więc można dobrze trafić, ale trzeba być uważnym. I y, umieć ocenić sytuację. Nie twierdzę, że wszyscy się czają i zasadzają na nas, żeby nam zepsuć, zniszczyć życie, ale Niestety może tak być. E, I nawet e, ci, którzy mogą to zrobić, nie muszą wcale o tym wiedzieć. Dlatego warto być wyczulonym na to, w jaki sposób się zachowują. My dzisiaj o tych lampkach alarmowych rozmawiamy, ale cieszę się, że są takie związki, w których te lampki nie musiały się zapalać. Wracamy za chwilkę na ostatnie minuty programu. Ostatnie minuty tego wydania, na nocy świateł, w którym dzisiaj w cyklu Miłość Praktyce podjęliśmy. Zagadnienie lampek alarmowych, które powinny zapalić się na pierwszych randkach. Oby nie, ale jeżeli się zapalają, to warto się nimi przejąć, to znaczy zauważyć i wyciągnąć wnioski. Tak więc w gruncie rzeczy rozmawiamy o wiedzy i roztropności. Ostatnie minuty dzisiejszego spotkania spędzamy te dwie godziny, które się właśnie kończą z Izabelą Kobierską, z Mirą Jankowską, współtwórczyniami cyklu Miłość w Praktyce, w ramach którego to dzisiejsze spotkanie w nocnych światłach i ostatnie minuty także dla Państwa. Tam zapraszamy gdzie zawsze, profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry w komentarzach. Rzeczą, co do której, no, nie ma wątpliwości, że nie powinno się je lekceważyć, chociaż dla niektórych to może być też swoisty walor, ale to trzeba przyznać, że to jest bardzo swoisty. Brak kultury, brak ogłady. Niektórym to się może podobać, że ktoś jest taki lekceważący, takim luzakiem, freakiem, że po prostu rzuca mięsem, że on w ogóle wszystko ma, że tak powiem, poniżej nerek itp. itd. No, no nie wiem. Są, są może takie osoby, którym to się podoba. Ja, ja... Po prostu trudno mi sobie wyobrazić yy, jakąś przestrzeń do przebywania z taką osobą, no, krótko mówiąc. No. Ja powiem tak, rzucanie mięsem w życiu publicznym, przestrzeni publicznej jest karalne i yy, proszę, żeby państwo też reagowali, oczywiście po swojemu, w swoim stylu i tak dalej, ale proszę reagować, ponieważ to się staje pewną modą, albo się stało i wyrządza nam wszystkim krzywdę. Mówię tu też od strony yy, nie tylko takiej społecznej, ale też od strony duchowej. To są imiona demonów. Więc jeżeli ktoś chce być, być otoczony takimi demonami, to niech sobie mówi, ale we własnym gronie. I niech nie wychodzi z domu najlepiej, bo też to rozprzestrzenia dalej, to wie. Natomiast ważne, żebyśmy my reagowali i wiedzieli, że na przykład mi to nie odpowiada, i mieli niezgody na to, a nie zgadzali się na wszystko, co drugi przyniesie i tyle. Yy, natomiast też myślę sobie, że ogłada i, i wyczucie no, kultury. Proszę Państwa, kultura to nie jest coś, czy, czy tak zwany bonton, czy nie wiem, jak to się kiedyś nazywało. savoir Tak, ale jeszcze było takie jak O, eee, Że to nie jest tylko kwestia jakiegoś wydumania sobie, tylko to jest kwestia dobrego budowania relacji międzyludzkich. To po prostu ludziom pomaga być dobrze w, w życiu społecznym ze sobą. I teraz jeżeli y, my się zgadzamy na takie zachowania, o jakich wspomniał Paweł, no to bierzemy za to odpowiedzialność, tak? Jeżeli chcemy wchodzić w takie relacje. I ja sobie powiem szczerze, nie wyobrażam i y, y, nie chciałabym być w, taki, w taki, y, takim, nie wiem, nawet związku, nawet nawet towarzyskim, bo to jest ciężkie. I, i po prostu mi nie odpowiada, kropka, nie? Myślę sobie, że też brak kultury y, może się bardzo często objawiać w sposobie traktowania Ludzi, nie tych z naszego najbliższego środowiska, tylko nas otaczających, i obserwowanie sobie kogoś, w jaki sposób traktuje osoby, od, od których się nic w sumie nie chce, albo nie są dla, dla tej osoby ważne, też bardzo dużo mówi o człowieku. Czyli jeżeli właśnie ktoś rzuca mięsem albo traktuje po prostu w sposób chamski panią, która nie wiem, obsługuje w nas w restauracji. Albo sprząta. Zabiera, albo sprząta, albo która nie wiem, stoi na przystanku autobusowym i tam zwróciła uwagę. Obserwowanie w ogóle osoby, te, którymi jesteśmy zainteresowane, jak traktują innych ludzi, też można bardzo dużo powiedzieć o tej samej właśnie o sobie, chociażby dlatego, że tam często wyłączamy promowanie siebie, bo możemy pamiętać, że dobrze jest powiedzieć dobrze o byłe, o byłym. Dobrze jest wypowiadać o bliskich porządku, nawet jeżeli już nie są jakoś blisko i aktualnie w naszym życiu. Natomiast o takich osobach postronnych bardzo często usypiamy tą czujność, i pokazujemy, jak naprawdę myślimy o innych ludziach. Więc myślę, że to, jak traktujemy właśnie kulturalnie drugą stronę, jak, jakim jesteśmy kierowcą, czy wpuszczamy kogoś, czy nie wpuszczamy, czy jeździmy po wszystkich kierowcach, bo tylko my jedyni potrafimy normalnie je prowadzić, to też dużo mówi o, o człowieku. Jolanta pyta, czy gazlightning i wybuchowość powoduje, iż od razu powinno się uciekać, czy jednak próbować rozmawiać? Gazlightning to taka forma manipulacji, która powoduje hmm, na tym, no, to można powiedzieć, no, dezorientowaniu ofiary, ofiary przemocy tak Teraz, coraz bardziej. Tak, kwestionowanie, dyskredytowanie, okłamywanie, zaprzeczanie, uderzanie w czułe punkty, no, no też izolowanie, no część to, to też można powiedzieć, to też należy do gazlightingu. No ale właśnie, i za Według ciebie, jak, jak powinna brzmieć odpowiedź na, na pytanie Jolanty? Um, powiedziałabym tak, że jeżeli już wiemy, że mamy do czynienia z taką formą emocjonalnej przemocy, to um, uciekałabym. Natomiast, jeżeli zdarzyło nam się, że ktoś kwestionował nasze odczucia albo mówił, e, trywializując to, co my postrzegamy. Albo wmawiając nam, że tak nie powiedzieliśmy, czyli cały czas podważając właśnie ten nasz wewnętrzny kompas, to nasze wewnętrzne przekonanie, że to jest słuszne albo niesłuszne, albo że tak mówimy, albo nie mówimy, a ten ktoś cały czas neguje, kwestionuje to, co odczuwamy albo postrzegamy, to w dłuższej mierze bardzo wpływa na obniżenie samooceny, więc to jest bardzo przemocowe i absolutnie bym unikała. Kontaktu z takimi osobami, natomiast mogą się zdarzyć różne takie sytuacje, że ktoś powie, że wcale tak nie powiedział, albo że wcale nie miał tego na myśli i może, gdyby to wyglądać, że trochę my jesteśmy może przewrażliwieni w danym momencie, to też nie usztywniałabym się i nie od razu bym ym, uznawała, bo teraz w związku z tym, że żyjemy w dobie informacji dostępnej, każdy może w pięć sekund wygooglować sobie i sprawdzić, co jakie pojęcie znaczy. To teraz jesteśmy no bo powiedziałabym, że bardzo często jesteśmy takimi samozwańczymi diagnostami, i jak ktoś tylko za długo sobie mówi, to już jest narcyzem, jak tamten, to już jest na przykład taka przemoc, jak tamten, no to już jest bierny, agresywny, i bardzo mocno e, i szybko etykietujemy drugą stronę. Więc ja bym zachęcała do tego, żeby być po prostu w tym wszystkim przytomnym, żeby. Nie, nie usztywniać się, że na pewno to jest tylko tak i nie może być inaczej, że skoro raz tak powiedział, to na pewno to świadczy o tym, że jest taką osobą, a nie inną, tylko po prostu obserwowałabym, chociażby trochę się spotykając, bo zakładamy, że nie po pierwszej rance od razu decyduje, ale też, jeżeli po pierwszej randce. Ja na przykład czuję, że ja źle się czuję z tą osobą i nie podobam się. Z kim się staję przy tej osobie, chociażby takim spotkaniu, albo z jakim nastrojem wracam. Albo że właśnie komentuję mój nos, mój chód, mój styl ubierania i czuję, że po prostu mam wielkie nie, to nie próbuję się przekonać do, do tak. Bo czasami moim zdaniem od razu wiemy, że to nie jest dla mnie i tutaj nie ma co poszerzać i sprawdzać. Ale w wielu sytuacjach nie mamy jasności, że dobrze byłoby się temu trochę, nie wiem, poprzyglądać, poobserwować. Bo właśnie z, zżerała nas strema i ja wiem, że też więcej może mówiłam albo yy, że nie byłam w stanie powiedzieć yy, czegoś, bo, yy, bo się wstydziłam albo wstydziłem. To dawałabym sobie wtedy czas, ale na pewno takim papierkiem znowu musowy do tego, czy warto jest inwestować w dalszą relację i, i poznawać tą, tą osobę, jest to, czy podoba mi się to, kim jestem przy tej osobie, czy ja siebie lubię będąc tą osobą, czy dobrze się czuję po takim spotkaniu, czy cieszy mnie to spotkanie, czy Jestem po prostu ciekawa i czuję, że ten ktoś też jest mną zaciekawiony. Tak, to są dobre weryfikatory tego, czy, czy to wróży, czy nie wróży. Te, ta znajomość w, w tym kontekście, myślenia o wspólnym życiu, na przykład. I też jest taki, taki ważny symptom, czy, czy ja gasnę po takim spotkaniu, czy też nie. Oczywiście on idzie w parze z tym, co ty mówisz, Iza. Ale czasami jest tam tak, że tak, niby było spotkanie, powinnam się cieszyć, czy powinienem się cieszyć, ale jakiś taki jestem przygaszony. To, to też są ważne sygnały. I też trzeba byłoby się przyjrzeć, z czego to wynika, ponazywać sobie to. Nie bać, nie bać się jakby yy, 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 poszukania prawdy w tym. Bo, bo potem nie będzie lepiej potem będzie. Pamiętajmy, że to jest czas promocji zawsze. Ten czas jeszcze kiedy się randkuje, a potem to już jest szara rzeczywistość, czy żartuję. Potem może być cudownie i kolorowo, i daj Boże, żeby tak było, ale chodzi o to, że właśnie te po to ludzie spotykają się, po to jest tak zwane chodzenie, żeby ludzie mogli siebie po, poznawać w różnych sytuacjach, nie tylko jeden na jeden, ale też właśnie w środowiskach swoich, czyli na przykład, kiedy są wyjazdy wspólne, kiedy ludzie. Idą coś robić razem, i to nie tylko na 3 minuty czy 5 godzin, ale na, na przykład na kilka dni, bo wtedy możesz zobaczyć człowieka w jego działaniu, kiedy jest zmęczony, kiedy, kiedy hamulce puszczają, prawda? Kiedy się budzi rano. Tak. Albo kiedy się wypije, nie wiem, lampkę wina. Ale też, jak powiedziałaś, Mira, że randkowanie jest między innymi tym czasem, takim momentem, kiedy właśnie chodzimy ze sobą po to, żeby się trochę poznać. To też y, 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 taką, znowu, lampką ostrzegawczą może być to, że niektórzy chodzą z nami i tak chodzą koło nas i chodzą z nami, że aż sobie nas wychodzą. I, albo przechodzą. Y, tak, ale to, i to też ważne jest, żeby nie mieć poczucia, że no dobra, no tak po prostu nie odpuszcza, ona nie odpuszczała o no, to machnąłam rękę, no już ktoś no, musi, musi się, być. No, po prostu ktoś musi być lata, no. lecą, wiesz, babcia no. naciska, I, mama no, naciska, tak ojciec naciska. Więc y, żebyśmy sobie chodzili Zegar ze sobą. Biologiczny, żebyśmy, tyka. ale żebyśmy się nie, wycha, nie wychodzili. Tylko żeby to naprawdę szło z naszej wewnętrznej potrzeby, żebym właśnie nie miała takiego poczucia, że po tym spotkaniu powinnam się cieszyć, ale jednak się nie cieszę, tylko że y, właśnie jestem na siebie uważna, jestem wobec siebie uczciwa. I dopuszczam różne emocje, i zabierzam im. To ja tu muszę jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz, że to wszystko, co mówimy tutaj podczas tego, tego dzisiejszego spotkania, mam wrażenie, sprowadza się do jednego do tego, żeby człowiek sam poznawał siebie, poznawał siebie jako siebie, poznawał siebie w różnych relacjach, poznawał siebie w różnych sytuacjach. Że ta wiedza o sobie jest fundamentalna, bo to. To ja będę żyła z tą osobą, czy ja będę miała znajomość z tą osobą, a ta osoba ze mną. I teraz jeżeli ja. Na, jestem jakby m, pod presją moich bliskich powiedzmy, czy środowiska, czy sąsiadów, nie wiem, to różnie bywa. Mieszkamy czasami na wsi albo w małych miasteczkach. E, no to, że wypada, że ona ciągle sama stara panna, on stary kawaler, i to już nic dobrego nie może jej spotkać. Z brakulaków po prostu. Słucham? Taki z nie jest braku. Braku No właśnie. Trochę. I człowiek skrzywdzi siebie, skrzywdzi drugiego, skrzywdzi dzieci, które nie, 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 pewnie się poczną. I, I tak naprawdę może zmarnować sobie życie, czasami nie, ale czy o to chodzi, dlatego to poznawanie, o, bo to jest kwestia, czy ja samego siebie lubię teraz, czy ja lubię ze sobą być w ogóle, czy to, to, to wtedy ja nie będzie, nie będzie te strasznie yy, trudnych sytuacji, żeby rozpoznać, że coś nie pasuje w tej, w tej naszej więzi, która się dopiero tworzy, prawda? Że to nie jest osoba dla mnie, a ja dla tej osoby. Znajomość siebie. Słuszne słowa. Myślę, że to jest znakomity punkt dojścia. Zasygnalizowane na początku, ale podkreślone na końcu. Tak więc ta znajomość siebie i zaufanie do siebie, mhm. myślę, także ugruntowane dobrymi relacjami w rodzinie, wśród przyjaciół, czyli takimi osobami, które dają nam wsparcie i budują nas, jest, jest niebagatelną rzeczą, jeśli chodzi o budowanie nowych relacji, bo wtedy jesteśmy w sposób no, taki niezależny od naszych afektów, ocenić, co to zachowanie może mówić. Czy to jest czy czyjaś pomyłka, czy czyjaś niezgrabność w danym momencie spowodowana stresem, napięciem na, na randce, czy to jest rzeczywiście jakaś głębsza cecha, która może być dla nas istotna. No jak chociażby te rzeczy, których już nie zdążymy poruszyć, a planowaliśmy, no, mianowicie jak no, egoizm taki, kiedy po prostu jedyne filmy, na które chodzimy, to są to jest mordobicie, a na, na, na pewno nie pójdziemy na festiwal kina niezależnego, prawda? Tylko na no, jakieś zabili go i uciekł. No. Rywalizacja, prawda? Czyli ktoś zawsze musi mieć rację, chce być górą, dominować fizycznie, czy emocjonalnie. No w takiej sytuacji trzeba uciekać, bo to nic dobrego na pewno nie powróży. Podobnie jak osoba, która zawsze obarczy nas odpowiedzialnością za swój zły humor, czy za korki na mieście, za to, że szef był nieprzyjemny, albo że podwładni prawda, nie, nie dali rady. No już nie mówiąc o, o straszeniu, prawda? O, o, o takie tworzenie atmosfery pewnego napięcia, zagrożenia. Albo nawet w takich sytuacjach, kiedy my, jak tylko ktoś się zbliży do ciebie, to po prostu umarł. To, to już ja go załatwię. To, a zazdrołość? Albo jeżeli mnie rzucisz, to koniec, to i ja się rzucę tak, z dziesiątego piętra. Tak, albo nic nie znaczysz. A, tak? a właśnie. No, taki jak ty to, znaczysz, to wiesz, ja to mogę mieć na pęczki, no ale po prostu łaskawie wybrałem ciebie tym razem. No więc ciesz się z tego i bądź pełno uwielbienia dla mnie. Albo też wiesz takie niesłuchanie tego, co ta druga osoba. Na czym jej naprawdę zależy, bo czasami ludzie sygnalizują sobie pewne rzeczy, a ta druga strona po prostu nie słucha i robi po swojemu. Nie, bo wiesz, bardzo często, no, kurczę, otwieramy, mam wrażenie. następne gąska. <laughs> nie, no bo, chyba że, wracamy że, do, że do bardzo, tej intuicji, o której mówiliśmy na początku. Możemy być tak zmęczeni poszukiwaniem, no, że. Że wcale nie jest łatwo, że mamy jak gdyby tyle możliwości, ale czasami te, te możliwości powodują często paraliż taki decyzyjny, że nie jesteśmy w stanie, no bo teraz jest fajne spotkanie, ale z tamto mogę mieć jeszcze fajniejsze, bo teraz mhm. nie tylko mogę z sąsiedztwa kogoś poznać, ale mogę z innego kraju, z innego miasta, z innej dzielnicy. Po prostu mamy więcej możliwości, ale to, co jest takie trudne, jak gdyby w tym takim Odczuwaniu, że bardzo często idąc na spotkanie, my naprawdę chcemy, żeby wyszło, i często mamy nawet taki efekt roli, że na przykład jest ładna albo jest przystojny, to na pewno jest też dobry, jest szlachetny, jest koleżęski, i jeżeli mamy pozytywne wrażenie, Albo negatywne, no bo tu efekt awroli yy, no działa po yy, działa dwie strony. Może efekt to opisujemy, przypisujemy cechy, które niekoniecznie ta osoba w ogóle ma. Mhm. Że bardzo często atrakcyjnym ludziom przypisujemy na przykład pozytywne rzeczy, a mniej atrakcyjna na przykład negatywna. Albo na odwrót, że na pewno jak jest ładna, to jest głupia i już w ogóle nawet nie będę tam y, wnikał, więc bardzo często my chcemy widzieć kogoś, kogo sobie wyobrażamy w naszych marzeniach, snach. A nie widzimy tej osoby, która naprawdę naprzeciwko nas stoi. Więc, żeby nie zapalały nam się lampki kontrolne, to dobrze jest widzieć, na kogo naprawdę patrzymy. Właśnie tutaj zakończyłaś i za bardzo ważną kwestię zwracając uwagę. Mianowicie dobrze byłoby, żebyśmy mieli także lampkę alarmową dotyczącą samych siebie. Oby. 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 Bo może być tak, że wyobrazimy sobie nie wiadomo kogo, tak jak mówiłaś, z księcia z bajki, albo, albo potwora, którym wcale ktoś nie jest, i stracimy rzeczywiście możliwość zbudowania naprawdę fajnej relacji, jeżeli też nie znamy siebie, krótko mówiąc, nie wiemy, co możemy komu dać i w jaki sposób. Kończymy dzisiejsze spotkanie, które w cyklu Miłość w praktyce poświęcone było. Lampkom alarmowym na pierwszych randkach, no może niekoniecznie na pierwszych, ale w każdym razie na tych początkowych. Naszymi ekspertkami dzisiejszymi gośćmi programu, a zarazem współtwórczeniami cyklu Miłość w Praktyce były Izabela Kobierecka, psycholog, trener komunikacji i rozwoju. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję ślicznie i dobranoc. Doktor Mira Jankowska, mentor w Mistrzowskiej Akademii Miłości. Dziękuję również. Ja też pięknie dziękuję i życzę Państwu dobrych, fajnych, zdrowych relacji. A, ja, a jakby co, to ja też służę swoją osobą. Zapraszam na moją stronę mirajankowska.pl Tam jest też taki nowy warsztat, bardzo fajny. Poznaj, kim jesteś. Właśnie teraz w weekend 15-16 kwietnia robimy to i zapraszam. Być może Państwo jeszcze się załapią, a naprawdę warto. Dobranoc. Dobrej nocy, dziękuję Wam raz jeszcze, dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystkie myśli, którymi się Państwo podzieliliście na Facebooku przepraszam jeśli nie wszystko udało się przeczytać, ale zapraszam do dalszych światów następnych, do kolejnych wydań. Od poniedziałku do czwartku spotykamy się tuż po 23:00 na częstotliwościach lokalnych Radio Plus. Można nas odbierać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Pisać można na Facebooku pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus, a jutro zapraszam do comiesięcznego cyklu, bo tak nas wychowano, będziemy rozmawiać o przemocy rówieśniczej, jak jej zapobiegać. Gośćmi jutrzejszego wydania będą była ta i Bogdan Janowski, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.